Proszę tablet uruchomić. Tablet lub przeglądarkę zalogować się na radny mikro. A po co nam ten tablet? Stwierdzić kworum. Czy wszyscy radni są? Bo tak to by trzeba było listę robić. Jeżeli nie będzie tabletu, no to po prostu tutaj spisze pan inspektor i no potwierdzimy tutaj, ilu jest radnych, żeby było wiadomo, nie? Panie no, przewodniczący. Ale my się tutaj na tego, my się na radni info wyświetla z tego. Mi, no tak, tak. Mi tak samo się wyświetla radni info. Na tablecie, panie, na laptopie. No. Proszę przyjść tutaj i wytłumaczyć. Szanowni Państwo, jeszcze nie jest aktywne posiedzenie na radni info. Za chwilę je włączymy. Dobrze. Ale mówi pan, że się wyświetla, ja, pan Kotylas. Ale tak, brak zaplanowanych posiedzeń na tą chwilę. U mnie tak samo. Chodziło panu radnemu o to, że można też przez laptopa się połączyć, nie trzeba mieć tabletu, tylko o to. Aha. No. Powinniśmy przygotować te tablety, czy nie? Jeśli ty masz internet, masz w laptopie, to uruchom sobie po prostu radni info na laptopie. Umiesz? Otworzyć nowe okienko, nowe okno i wprowadzić. No. Mamy jeszcze chwilę, to pomożemy, Ewa. Na przeglądarce prowadzić nowe okno. Właśnie. Na chwilkę wyłączę kamerę. Ale patrzę na te ikonki, wszystko się przesuwa z dużym opóźnieniem. Szanowni Państwo radni, proszę zalogować się na radni info i potwierdzić kworum. Ona się pojawia i znika, to radni info, nie wiem dlaczego. O, teraz tak, teraz działa. Dobrze, już? Już. Teraz przełączyłem sobie na ten, na komputer. Czy mnie słychać? Ale ja mam teraz radni info, czy mogę tego pozbyć. Paweł, czy ty mnie słyszysz? Tak, słyszę dobrze. O, dobra, bo wiesz co, uruchomiłem sobie na laptopie i się zastanawiałem, czy będzie działać. No dobra, to działa, fajnie. Super. Dzięki. Jak już jest, to dobrze. No już nie będę musiał telefonu używać, to już zawsze łatwiej. Proszę panią radną Halinę Pawlu za potwierdzenie kworum. Tam pan radny Kotylak ma problemy, tam się mu coś... Aha, potwierdza. Dobra.
Nie, ja potwierdziłem, tylko teraz się nie mogę pozbyć radni info. W ogóle mnie wskakuje ten... Panie Jakubie. Proszę bardzo, pan radny Kotylak, tam mam jakieś problemy. Tak, sprawdź. Potwierdziłem obecność na radni info i teraz się nie mogę tego z ekranu pozbyć. Nie mogę się tego pozbyć. To no co, jak dopiero się policzy, to samo czynię. Tak? Panie Senko przyjedzie, potwierdzi tutaj kworum, to kliknę na kolejny punkt porządku obrad i powinno to zniknąć. Ale aha, pan no dobra, jest okay. Potwierdzony jako obecność, także jest. Okej, okay, nie masz prawa. Ja was słyszę, tylko was nie widzę. Panie Janie, no. Tam na dole w pasku powinien pan mieć tak, powinien się panu wyświetlić taki właśnie ten, tak jakby w pasku powinien być zoom, taki kwadracik. No jest. Albo pas. No jak pan kliknie na to, to panu się przerzuci na to drugie okienko i może pan sobie no, je pozmniejszyć. Teraz przerzuciło mi się, ale ono jest tylko, to, ono jest tylko takie zminimalizowane całkiem. No to niech pan nie kliknie dwa razy, dwa razy, to powinno się powiększyć na cały ekran. Na dwa razy i całkiem znikło. Dobra, zaraz coś pomacam. Jest. O! Widzę. Dobra. Widzę. Tylko że znowu działa z opóźnieniem kamera. Ja się dawno powychylałem, a dopiero się kiwam na ekranie. No to znaczy, że u pana jest słaby internet. Może. No dobra, ale najważniejsze, że działa. Nas pan słyszy, tak? Tak, słyszę i widzę, okej. Okay. No, a w razie czego, gdyby panu źle działało, to może no pan wyłączyć. Może pan wyłączyć kamerkę i wtedy internet będzie panu lepiej działał, bo najwięcej transfer to jednak telewizyjny, więc sam głos będzie lepiej szło. Dobra. Okej. Już jest pani radna Anna Senko i czekamy, tylko podłączymy komputer i zaczynamy.
Halo, halo, słychać mnie? Słychać. Panie Stanisławie. No co tam Pawełku? Ja go nie słyszę. Jak pan da kamerę troszkę wyżej, to nad pana prawą, nad pana prawym ramieniem jest godło gminy. Będzie wyglądało. Gdzie pana posadzili? O, pięknie. No, widzisz? Dobrze, jest dobrze. Dziękuję. Uruchomione. To co, zaczynamy? Zaczynamy? Dobrze. Szanowni Państwo, witam wszystkich Państwa przybyłych na dzisiejszą wspólną, na wspólne posiedzenie komisji. Taki króciutki temat, czyli tak, otwarcie komisji, sprawy odpadów i sprawy różne. Szanowni Państwo, wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Zagrodno dnia 1 grudnia 2020 roku, godzina 8, spóźnienie w remizie OSP Zagrodno. Głównym tematem dzisiejszego posiedzenia jest sprawa odpłatności za odpady komunalne mieszkańców z terenu gminy Zagrodno. Informuję szanowną komisję i Państwa, że Rada Gminy Zagrodno podjęła uchwałę w sprawie odpłatności za odpady komunalne z terenu gminy Zagrodno. To jest uchwała Rady Gminy. Uchwała Rady Gminy z dnia 24 listopada, numer uchwały 30.178.2020. I według
danych, według danych, według danych przedstawionych przez pracowników Urzędu Gminy Zagrodno, Rada Gminy podjęła taką uchwałę o odpłatności, gdzie wynoszą 23 zł za odpady segregowane bez posiadania kompostownika i 22 zł za odpady segregowane z kompostownikiem i 46 zł od osoby, jeżeli ta osoba nie złożyła deklaracji co do sposobu segregacji. Ale co do tej uchwały są zastrzeżenia ze strony, powiedzmy, pracowników Urzędu Gminy, ze strony pani wójt, że te kwoty są za niskie. Więc bardzo proszę, nie wiem kto tam według jakiej kolejności z Urzędu Gminy, jeżeli są zmienione jakieś dane, czy uważają, dlaczego te są kwoty za niskie, żeby nam tą sprawę dzisiaj przedstawić. Bardzo proszę, kto tam z Urzędu Gminy, bo nie wiem. Szanowni Państwo, nazywam się Łukasz Kurpisz, jestem specjalistą do spraw zamówień publicznych. Zadanie przeprowadzenia postępowania przetargowego zostało powierzone mi w związku z spełnionym stanowiskiem. I jeżeli chodzi o przetarg śmieciowy był przeprowadzony w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych w trybie przetargu konkurencyjnego, przetarg nieograniczony, czyli każdy podmiot, który był zainteresowany postępowaniem przetargowym i spełniał warunki udziału w postępowaniu, czyli posiadał niezbędne, ja tak w skrócie powiem, zezwolenia, tak, bo żeby odbierać i przetwarzać odpady trzeba mieć odpowiednie zezwolenia, oraz spełnił warunki posiadania potencjału technicznego, czyli sprzętu niezbędnego do odbioru odpadów komunalnych oraz doświadczenia w postaci referencji, mógł wystartować w tym postępowaniu przetargowym. Postępowanie było ogłoszone w dniu 26 października. Jego otwarcie miało miejsce w dniu 5 listopada. Do przetargu przystąpiła jedyna firma, przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej Sanicom z Lubawki z kwotą ofertową brutto 1 145 393 zł i 56 groszy. Ta kwota zaoferowana przez przedsiębiorstwo znacząco przewyższała kwotę, jaką gmina zamierzała przeznaczyć na realizację tego zadania. W związku z czym, że jest koniec roku i z końcem roku wygasa umowa z dotychczasowym przedsiębiorcą, którym jest również Sanicom, pani wójt, żeby zapobiec tutaj problemom związanym z odbiorem odpadów komunalnych, postanowiła wystąpić do państwa o zwiększenie kwot za odbiór odpadów komunalnych. Jeżeli państwo nie uchwalicie tutaj podwyższonych stawek za śmieci, pani wójt będzie zmuszona unieważnić postępowanie przetargowe i ogłosić je ponownie, co niesie ze sobą ryzyko, że gmina zostanie zasypana śmieciami, bo nie wiemy, czy w kolejnym postępowaniu zostanie złożona oferta, czy oferta złożona przez firmę Sanicom zostanie ponowiona i czy zostanie ponowiona z tą samą ceną lub inną, bo bierzmy pod uwagę, że cena może być wyższa, bo ceny śmieci w całym kraju rosną na potęgę. I pani wójt, chcąc zapobiec sytuacji, że gmina pozostanie bez firmy, która odbiera i zagospodarowuje odpady komunalne, no to zwołała państwa posiedzenie, żeby zwiększyć kwotę do kwoty jedynej najkorzystniejszej oferty w tym postępowaniu i zabezpieczyć gminę o podmiot odbierający odpady komunalne. Ta kwota nie wynika tutaj, nie mamy na nią wpływu, nie mamy na nią wpływu, nie możemy negocjować tej ceny, bo ustawa Prawo Zamówień Publicznych w tym trybie przetargu nieograniczonego nie przewiduje takiej możliwości i albo przyjmiemy tą kwotę i zwiększymy opłatę za śmieci od poszczególnych odbiorców, albo postępowanie zostanie unieważnione, będziemy wszczynać nowe i będziemy
tak naprawdę liczyć na los szczęścia, że wyłonimy w następnym postępowaniu wykonawcę do odbioru śmieci. I pytanie, czy firma Sanicom wystartuje i utrzyma tą cenę, bo bierzmy pod uwagę, że ceny cały czas rosną i ta cena może być wyższa. Jeżeli tutaj ktoś liczy na to, że inne podmioty może złożą konkurencyjną ofertę, no to tutaj trzeba się zastanowić, ponieważ w pierwszym przetargu no, nie było zainteresowania. Panie Łukaszu, nie można tego słuchać. Przerywam panu, bo odsyłam pana do Urzędu Gminy Pielgrzymka. Telefon wewnętrzny 13. I proszę się dowiedzieć, kiedy tam był przetarg. I nie straszyć nas, bo mieliśmy na to pół roku. I pan straszy mieszkańców gminy Zagrodno, że to będzie nasza wina, bo my nie chcemy dać pieniędzy. Nie straszę pana. Nie wchodzić mi w słowo. Nie wchodzić mi w słowo, teraz ja mówię, bo już nie można tego słuchać. Proszę zadzwonić i spytać się, kiedy był tam przetarg i jakie tam są kwoty uzyskane w wyniku tego przetargu. Mogę jesienia, września, radni. Masę czasu, a już teraz... Państwo radni, bardzo proszę o jakąś dyscyplinę, nie przerywać. Jeśli skończy pan, to wtedy rączką machnąć, udzielę głosu, bo to będziemy się przepychać 5 godzin, nic z tego nie będzie. Także bardzo proszę... Panie przewodniczący, ja nie jestem na prelekcji, ja te sprawy znamy, bo jak się okazuje, jestem w drugiej kadencji i wiem mniej więcej, jakie są procedury. I niedawno, 20 lat temu też prowadziłem przetargi i nie na takie kwoty i nikt nie miał pretensji o to. A tutaj słyszę jakaś prelekcja, jak to myśmy źle zrobili. Nie my, urzędnicy Urzędu Gminy Zagrodno. Bierzemy panie przewodniczący, bo jak mamy... Państwo radni, zachowujmy się cywilizacyjnie, nie przeszkadzajmy, niech pan skończy, a wtedy każdy będzie miał możliwość do wypowiedzenia. 4 godziny będziemy tego słuchać. Ale naprawdę, bardzo proszę, nie przeszkadzajmy, bardzo proszę, niech pan skończy. Szanowni państwo, no to streszczając, ja nie oskarżam radnych, tylko uprzedzam o konsekwencjach, które mogą tutaj zaistnieć. Ja jestem specjalistą do spraw zamówień publicznych już 10 lat, pełniłem funkcje kierownicze i znam się na swojej pracy bardzo dobrze. Druga kwestia to jest taka, że w Urzędzie Gminy Zagrodno jestem zatrudniony od dnia 12 października. Przetarg był ogłoszony 26 października, także to zadanie wykonałem niezwłocznie. Nie miałem możliwości z państwem współpracować wcześniej, jestem nowym pracownikiem. Także jeśli chodzi o kwestię ogłaszania przetargu w terminie wcześniejszym, no to proszę już rozmawiać z panią wójt, nie ze mną. Nie jestem osobą uprawnioną, żeby się w tej kwestii wypowiadać. Ja tylko uprzedzam i nikogo nie oskarżam, tylko uprzedzam o konsekwencjach. W związku z tym, jeżeli kwota nie zostanie uchwalona, pani wójt podejmie decyzję albo jej nie podejmie, o unieważnieniu postępowania przetargowego, ale jeżeli kwota nie zostanie uchwalona, to przetarg będzie musiał być unieważniony zgodnie z przesłankami ustawowymi i będzie trzeba przeprowadzić nowe postępowanie przetargowe. Samo postępowanie na usługi i dostawy jest to termin od dnia ogłoszenia 7 dni. Dodatkowo od dnia otwarcia termin związania ofertą jest 30 dni i te 30 dni jest na rozpatrzenie oferty. W związku z tym, że jest miesiąc grudzień, jest okres świąteczny, czyli na pewno wyjdziemy na okres styczeń i istnieje ryzyko, że gmina pozostanie bez odbiorcy odpadów. Ja dziękuję. Dobrze, proszę pana. No nie zostanie ta gmina, może inaczej. Kto teraz tutaj nam wybuduje? Jaka to ma być ogólna kwota? Ogólna, bo jeżeli mówimy tu o 1 145 393 56, to przy tej stawce 23 i 22 to się bilansuje, nawet jest nadwyżka. Proszę powiedzieć, o jaką kwotę ogólną chodzi, żeby pani wójt mogła podpisać. Nie wiem, czy pan, czy pani inspektor Gawron, kto ma to nam powiedzieć. O jaką kwotę? A może pan mecenas? Kto nam odpowie na to pytanie? Może pani skarbnik? Nie wiem, kto odpowie na to pytanie.
Bo jeżeli chodzi o kwotę... Proszę chwileczkę zaczekać. Zaraz się dowiem, kto może odpowiedzieć na to pytanie, dobrze? Pani Joanno, panie przewodniczący. Tak. Pani Joanno, jeżeli pani mnie słyszy... Wszystkich jestem. Proszę panu przewodniczącemu, jeżeli jest to możliwe, odpowiedzieć. Dziękuję. Dzień dobry jeszcze raz. Witam wszystkich. Dzień dobry. Się odnieść do stawki, jaką państwo wyliczyli. Dostaliście państwo z materiałami na pierwszą sesję, która była na początku listopada, informacje o symulacji opłat przy założeniu stawki 28 zł i 27 zł przy kompostowaniu bioodpadów. Ja może powiem, jakie dane tutaj były brane do tej symulacji, żeby państwu wytłumaczyć, bo widzę, że to budzi bardzo dużo kontrowersji i niejasności. A więc tak, stan danych jest na dzień 10 listopada. Wtedy takie dane państwo dostaliście, bo możemy się odnosić do ostatnich danych. Jest to poniekąd żywy organizm i te dane się zmieniają. Zaraz powiem, z czego to wynika. Stan danych na 10 listopada 2020. Grupa od 1 do 11 są to nasze sołectwa według numeracji. Wszystkie sektory, wszystkie osobowości prawne, rodzaj, wszystkie rodzaje płatnika, czyli właściciele, współwłaściciele, zarządcy nieruchomości, użytkownicy, bo takich też mamy. Statusy, wszystkie statusy płatnika, źródło do pisania, wszystkie źródła do pisania do ewidencji, gmina, płatnicy z wszystkich gmin, ponieważ mamy również osoby niezamieszkałe w naszej gminie, a płacące opłatę za gospodarowanie odpadami. Podstawy, płatnicy z dowolnymi podstawami, zwolnienia, ulgi tutaj bez względu na nadanie, wszystkie. I macie poniżej państwo stawki i parametry i są rozpisane kody i kod LMMC, ten pierwszy, jest to liczba mieszkańców i opłata od liczby mieszkańców według stawki selektywnej. Tutaj wpisaliśmy te zakładane 28 zł, tak? Później mamy LMNN, jest to opłata według liczby mieszkańców. Zbiórka selektywna, ale osoby, które zgłosiły kompostowanie bioodpadów i wówczas mają tą złotówkę zniżki, która im przysługuje i wówczas stawka wynosi 27 zł od osoby. Już później mamy pojemniki, nie będziemy ich jakby wymieniać po kolei, bo szkoda na to czasu, a widzę, że tutaj nie macie państwo wątpliwości co do stawek za pojemniki, tylko najwięcej kontrowersji budzi ta stawka za opłatę od jednego mieszkańca. Na dole w podsumowaniu symulacji opłat mamy również te stawki i jest jakaś kwota, tak? 4902 mieszkańców. Proszę państwa, nie jest to liczba mieszkańców. Nie wiem, z czego państwo sobie takie wydedukowaliście informacje. Pod spodem jest stawka druga, czyli wszystkie osoby, mieszkańcy z kompostowaniem bioodpadów jest 2474. Idąc za tym tokiem rozumowania mielibyśmy 7376 mieszkańców, a gmina tyle nie ma. Powiem państwu, z czego to wynika. Symulacja. Idąc nawet za jednym z wyjaśnień słownika języka polskiego, jest to analiza planowanych działań z uwzględnieniem wpływu ewentualnych zmieniających się warunków. To jest symulacja, czyli symulację robimy na dany dzień. Jak dzisiaj zrobię symulację, może być zupełnie inna. Może nieznacznie będzie się różnić, ale będzie inna. I powiem państwu, z czego to wynika. Są osoby, które na przykład nic nie zmieniały przez cały rok w deklaracjach. I to naliczenie zostało zrobione na podstawie zawiadomienia po zmianie stawki w ubiegłym roku. Tak
na 15 zł zmieniliśmy, powiedzmy, od dwóch osób i naliczenie jest 30 zł. Ale są osoby, które w międzyczasie złożyły z 5 deklaracji. Nie wiem, ktoś się wyprowadził, ktoś się wprowadził, ktoś mógł umrzeć, urodzić się. Z tego wynikają te zmiany. I do symulacji są liczone te wszystkie zmiany. To nie jest liczba mieszkańców, tylko to są jakby wszystkie zmiany. Żeby to zobrazować, to powiem Państwu, ile było spraw na przykład w 2019 roku dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami. Deklaracji, pism, jakieś wyjaśnień. 1556. W tym roku na dzień 26 listopada mamy tych spraw prawie 1200. Więc te zmiany są, zachodzą, a wręcz nawet podatnicy mają obowiązek ich zgłaszania. Bo jeżeli nie zgłaszają, no to urząd wtedy wzywa do złożenia wyjaśnień, do stawienia się w urzędzie i tak dalej. Liczby mieszkańców w deklaracjach nie mamy 4900 i nigdy nie mieliśmy. Nigdy takiej liczby nie było. To jest liczba deklaracji mieszkańców, w których się coś zmieniło. Jakbyście Państwo nawet szli swoim tokiem rozumowania, to 4902 mieszkańców razy stawka 28, którą założyliśmy w tej symulacji, wyszłaby nam kwota miesięczna 137 256 zł. Razy 12 miesięcy dałoby nam to wartość 1 647 000. A jak Państwo widzicie na tej symulacji, która była zrobiona na dzień 10 listopada, za całość mamy 1 413 473 i 82 grosze. Tyle było. Jeszcze odpowiadając na pytanie pana radnego Kotylaka, chciałabym się odnieść właśnie do tej liczby, jaką mamy w ewidencji ludności, a liczby zgłoszonych mieszkańców w deklaracjach tych osób. Jest rozbieżność koło 1000 i zawsze taka rozbieżność była. Gdyby ustawodawca w artykule 6c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zapisał, że gminy są zobowiązane do odbioru odpadów od mieszkańców zameldowanych, to ten problem mielibyśmy już rozwiązany. Natomiast wprost ustawodawca zapisał, że gminy są obowiązane do zorganizowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. My mamy też w gminie dużo pustostanów. Są domy, które dzieci odziedziczyły na przykład po rodzicach. Ktoś mieszka w Złotoryi, a ten dom jest niezamieszkały, więc trudno oczekiwać od takiej osoby, żeby złożyła deklarację, że tutaj ktoś mieszka. Pomimo zameldowania nie mieszka. Dlatego ta rozbieżność, proszę Państwa, jest. A jeśli chodzi o te dane, że one się zmieniają, no to to jest żywy organizm. Wystarczy, że ktoś zgłosi urodzenie dziecka, zgon, czy nie wiem, wyprowadzenie się z naszej gminy albo kupienie domu, to ta symulacja się zmienia. Jak Państwo widzicie, na każdy dzień, ja zrobiłam też symulację na dzień wczorajszy, na dzień 30 listopada i one też się różnią. Nieznacznie wprawdzie, ale się różnią. I to nie jest jakieś kombinowanie przez urząd, czy tam jakieś zatajanie danych i krętactwo, tylko po prostu to jest żywy organizm. A symulacja opiera się na jakichś metadanych, które są przez informatyków do tego raportu pobierane i planowane są te wpływy na takim poziomie, co nie znaczy, że my taką kwotę uzyskamy. To jest tylko jakby plan, symulacja. Także jeszcze mogę tylko dodać, że na dzień 31 grudnia 2018 liczba mieszkańców była 5304 według ewidencji, a w deklaracjach 4172. Także te różnice są i będą. I na dzień dzisiejszy też różnica 1000 osób
występuje. Jak Państwo wiecie, analizy różne były robione. Byli wzywani wszyscy odbiorcy wody. Jeżeli pobierają wodę, no to powinni złożyć deklarację, bo jest prawdopodobieństwo, że mieszkają. Były wzywane osoby, którym urodziło się dziecko. Były też wzywane i na bieżąco to robimy osoby, no, gdzie mieszkaniec zmarł. No jeżeli zmarła osoba, która złożyła deklarację, no to niestety już tego podmiotu nie mamy, ale wzywamy wtedy i poszukujemy spadkobierców. Więc cały czas tutaj działania ze strony urzędu, żeby tą liczbę pilnować, zwiększyć czy zmniejszyć, są. Przeanalizowaliśmy również rejestr wyborców. I cały czas tutaj te wykazy, które Państwo dostaliście w ubiegłym tygodniu, obrazujące ilość rozdanych maseczek, nie ma to wpływu oczywiście na dzisiejszy temat i dzisiejsze tutaj nasze spotkanie, ale zostało to tylko po to przedstawione, żeby zobrazować, że ta ilość jest zmienna. Wtedy było 4003, teraz mamy 403. Dzisiaj może być 440 albo 4050. To jest po prostu żywy organizm i tylko chciałam zwrócić Państwu uwagę na to, że te dane się zmieniają i one nie wynikają z tego, że my nie możemy się doliczyć, bo jesteśmy wypoczęci, wyspani, przygotowani, jak Państwo widzicie, ale te dane po prostu się zmieniają. System je zmienia na dany dzień. Po wprowadzeniu wszystkich dokonanych zmian analizuje je, przetwarza te dane i w ten sposób powstaje symulacja. Czyli nie możemy liczyć, że 4902 to jest liczba mieszkańców przedstawiona przez Urząd Gminy. Takiej liczby mieszkańców nie ma i nie było. To jest tylko liczba mieszkańców, w których dokonano zmian. Dobrze, dziękuję bardzo. Ja mam do Pani od razu pytanie. To proszę mi powiedzieć, na 10 listopada, ja nie mówię na dzisiaj, może nawet być na 1 listopada, ile w końcu było osób takich żywych, ile osób złożyło deklarację? Ile osób? Bo myśmy się sugerowali tymi danymi 4902. Proszę powiedzieć teraz głośno i wyraźnie, ile deklaracji jest złożonych? Nie wiem, czy zrozumiałam Pana pytanie, bo ilość złożonych deklaracji to jest sprawa, a ilość mieszkańców to jest inna sprawa. O co Pan Przewodniczący pytał? Pytam się o deklarację. Zaraz, Panie Radny. Zaraz, Panie Radny, udzielę Panu głosu. Pani Inspektor, chodzi mi o deklarację, bo na podstawie deklaracji wyliczaliśmy kwotę opłaty za odpady komunalne. I tutaj mieliśmy informację 4902. Proszę powiedzieć, ja nie mówię, że na dzień dzisiejszy. Czy Pani pasuje tak, jak było na 10 listopad, czy na 1 listopad? Ile jest złożonych deklaracji na terenie naszej gminy? Na tych wydrukach, które Państwo macie od strony 5 do strony, już się patrzę, Zagrodne Osiedle jest na stronie 15, są to dane wydrukowane w prawym górnym rogu, jest data 26 listopad 2020 rok i tutaj mamy przejrzano płatników, bo nie wiem, czy o to Pan pyta, jeśli chodzi o... No to niech będzie, tak. Bo ilość złożonych deklaracji, to ja Panu mówiłam i wszystkim radnym również, że na dzień dzisiejszy ilość złożonych w tym roku deklaracji jest prawie 1200. Ale rozumiem, że nie o to jednak Pan pyta. Ilość płatników... Tak, ilość płatników złożonych na deklaracjach. Ilość płatników złożonych na deklaracjach, czyli ilość mieszkańców. Tak. Bo Panie Przewodniczący i wszyscy radni, na tych wydrukach do sołectw, czyli do każdej miejscowości, które Państwo macie w materiałach od strony 5 do strony 15, jest pod wydrukiem napisane przejrzano płatników 1514,
w tym archiwalnych 59. To są płatnicy, czyli to są jakby domostwa. Razem 1455 kartotek, bo jeden może złożyć jednego mieszkańca, jeden może zgłosić pięciu, czy w przypadku wspólnot może to być i 25 osób. Natomiast mieszkańców mamy tutaj 4103 z tych raportów sporządzonych na 26 listopada. I tutaj macie Państwo rozbite. Powiem na przykładzie Brochocina. Brochocin jest na stronie 5, tak? Mamy 194 mieszkańców selektywnych i 94 osoby zgłosiły kompostownik. Czyli razem 288 mieszkańców. Czyli tyle jest zgłoszonych w deklaracji. Na ten dzień. Nie wiem, czy o to panu przewodniczącemu. Tak, o to. Czyli. Bo płatnicy to jest co innego, mieszkańcy co innego, a ilość deklaracji to jest zupełnie. Rozumiem. Dlatego wyjaśniłam wszystko po kolei. Pani inspektor, czyli rozumiemy, że na dzień, powiedzmy tam w listopadzie, wychodziło, że mamy płatników 4103 osoby, tak? Mieszkańców. Tak, no tych mieszkańców, którzy płacą za odpady komunalne, tak? Płatników czy powinni płacić za odpady komunalne? Mieszkańców. Tyle mamy zadeklarowanych w deklaracjach mieszkańców. Dobrze. To teraz pani inspektor, jeżeli pani jest w biurze, to proszę wziąć, przeliczyć te 4103 płatników i tam wychodzi, ile jest osób z kompostownikiem, ile bez kompostowników. Jaka to daje kwota? Jest to przeliczone w materiałach na stronie 4. Razem 4103 mieszkańców, z tego zbiórka selektywna 2483 mieszkańców, a zbiórka selektywna z zadeklarowanym kompostowaniem bioodpadów 1620. I teraz jaka to w sumie jaką to daje kwotę przy tych 28 i 27? No to 2483 razy 28 to jest 69 524 miesięcznie. Razy 12 miesięcy, bo robimy przetarg na rok. 834 288 zł. I druga pozycja? Już liczymy. 1620 z kompostownikiem przy założeniu stawki 27 zł z uwzględnioną ulgą. 43 740 miesięcznie razy 12 524 880. I razem to daje kwotę 1 359 168. A potrzebna kwota 1 145 000, tak? Nie, plus jeszcze koszty utrzymania gospodarki odpadami. Dobrze. Panie przewodniczący, to wyliczenie na tej stronie. Dobrze. I ścieżki pomalutki. I edukacyjne na przykład w Lubinie. To też jest. Zaraz. To się zapytam w ten sposób. Jaka kwota jest potrzebna? Łącznie z kosztami utrzymania. 3 200 000. Jest 1 145 393 56 plus 144 690. To jest około 1 300 000 zł. 300. No 1 290 083. Nie bierzemy pod uwagę zaległości. Traktujemy, że przypis jest ściągnięty w 100%. Tak?
A ja mam pytanie, panie przewodniczący. Na razie otwieram dyskusję. Proszę bardzo, kto z państwa radnych chce zabrać głos? Proszę o podniesienie rączki. Bardzo proszę, pan Stanisław Olechowski. Dobrze, dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, szanowni, szanowne koleżanki i koledzy. Pytanie do pani inspektor. Pani inspektor, niech mi pani powie, czy tylko pani zajmuje się gospodarką odpadami w naszej gminie, czy ktoś jeszcze? Ja, nie tylko ja się zajmuję. Trzy osoby się zajmują gospodarką odpadami. Aż trzy osoby. Tak, no bo w Wydziale Inwestycji, księgowość i ja, ale nie w całym wymiarze. To są pełne etaty? Proszę? Etaty? To są pełne etaty? Etaty, ale nie tylko takie obowiązki posiadają. No to jeszcze raz wracamy. To ile etatów jest na gospodarce odpadami? Pani inspektor, ile etatów mamy w referacie gospodarki odpadami? Ile mamy etatów? Nie ma referatu gospodarki odpadami, panie radny. Dobrze, to w wydziale, bo zrobiliście wydziały. Dobrze. Nie będzie pani wydziały. Skarbnik, no, czy pełne dwa etaty będą? Nie będą. To znaczy, tam jest tak, że w Wydziale Inwestycyjnym zajmują się państwo sprawozdawczością i współpracą z Sanicomem. Natomiast pani Asia ma przypis deklaracji i na części etatu. I pani, aktualnie pani Ryskę prowadzi windykację w zakresie i księgowości, w zakresie gospodarki odpadami. Ale to są osoby zatrudnione na cały etat, ale w ich zakresie obowiązków nie jest tylko gospodarka odpadami. Pani Asia też ma na przykład akcyzę i ma decyzje umorzeniowe czy zwolnieniowe w zakresie podatku dochodowego. Więc tego nie można tak przypisać, że to są trzy całe etaty. Pani skarbnika, wiemy, ile kosztują ci ludzie, bo to chyba... Ale ja jeszcze może skończę? Mogę skończyć? Zapraszam. Tak, proszę. Dziękuję bardzo. Pani skarbnik, w związku z tym to proszę mi powiedzieć, ile to jest etatu? Jeżeli chodzi o umowę o pracę, to jest cały etat, każda z tych osób. Natomiast jeżeli chodzi o zakres obowiązków, to pani Asia tak ma dwie trzecie etatu na podatek, na daninę publiczną prawną, natomiast całą resztę traktujemy, że zajmuje się gospodarką, podatkiem dochodowym od osób, podatkiem od nieruchomości, rolnym, ale w zakresie decyzji od nieruchomości i łącznie. Tak, i akcyzą. Natomiast na górze zajmował się wcześniej pan Wiesław, a teraz chyba prowadzi to pani Maria Cukrowska. Więc tam się przyjmuje jedną trzecią etatu, że zajmują się gospodarką odpadami, natomiast całą resztę realizują swój zakres obowiązków. Także te 84 tysiące, bo rozumiem, że do tego pan zmierza, to jest kawałek z trzech etatów uwzględnione w wynagrodzeniu tych trzech pracowników. Tak, pani skarbnik. Ja do tego zmierzałem, to już pani odkryła, ale jeszcze również jest druga ścieżka, bo skoro tak mamy porozrzucane te etaty i te zajęcia odnośnie gospodarki odpadami, to my nie mamy tak naprawdę źródła wiarygodnego pozyskanych informacji od osób zadeklarowanych. Chodzi mi o deklarację. Jeszcze raz, jeżeli mógłby pan... Żeby było wszystko jasne. Pytanie, bo ja chodzi o deklarację. Nie słyszę. Panie radny, proszę powtórzyć, bo były zakłócenia. O, dziękuję. Dziękuję bardzo. A więc tak, jedną ścieżkę już pani odkryła, tak, mi chodziło o te etaty i kto się tym zajmuje, a druga sprawa to jest taka, w związku z tym, że mamy trzy osoby, które zajmują się gospodarką odpadami na niepełnych etatach, a te prace są porozrzucane po stanowiskach, tak rozumiem z tego, co pani mówiła. Tak. W związku z tym, no śmiem twierdzić, ja nawet jestem przekonany, że nie mamy wiarygodnego źródła informacji dotyczącej deklaracyjności naszych mieszkańców. Bo skoro mamy w raporcie o stanie gminy, mamy 5002 mieszkańców, tutaj pani podała, że jest 5304, a
schodzi nam poniżej, no niemalże poniżej 4000 schodzi nam deklaracyjność, to coś tutaj mamy nie tak. Bo to, że mamy gospodarstwa wolne, tak, to widzimy, na terenie swojej miejscowości widzimy, ale również widzimy taką sytuację, że przybywają nowi mieszkańcy, zamieszkują posesje, zamieszkują lokale u nas, a ja zadawałem pytanie i to prosiłem, żeby ta informacja była na dzisiejszą komisję odnośnie administrowania zakładów usług komunalnych, którzy administrują lokale i komunalne. Halo? Żeby ta informacja była. Słyszę. Halo? Szanowni Państwo, kto nie zabiera głosu, proszę wyłączyć mikrofony, bo są zakłócenia. Bardzo proszę, panie radny, kontynuować. Dobrze. No właśnie tak. Proszę wyłączyć mikrofony, to wtedy ja będę mówił, będzie wiadomo, że to ja mówię i mikrofon jest włączony. A więc tak, jeszcze raz. Administrowanie lokalami socjalnymi i komunalnymi. My na dzisiaj tak naprawdę nie wiemy, a zarządca śmiem twierdzić, że nie wie na pewno, w 100% nie wie, ilu ma mieszkańców na swoim zarządzie i z tych mieszkańców ilu złożyło deklarację. Czy pani może mi zagwarantować, że to wszystko jest wyjaśnione? Dziękuję bardzo. To jest pytanie do pani inspektor Gawron. Pani inspektor, proszę włączyć mikrofon. Słychać mnie? Teraz słychać. Wrócę jeszcze do tej rozbieżności według pana Olechowskiego. W raporcie o stanie gminy podaje się... Bardzo przepraszam, panie... Radnego Olechowskiego, tak. Radnego Stanisława Olechowskiego. W raporcie o stanie gminy podaje się liczbę osób zameldowanych. Ja już państwu, wydawało mi się, że już państwu wyjaśniłam, skąd wynika rozbieżność i ile osób jest zgłoszonych w deklaracjach jako zamieszkujących daną nieruchomość, bo tacy mieszkańcy składają właściciele, współwłaściciele, zarządcy nieruchomości zamieszkujących daną nieruchomość. Nie ma to przełożenia na liczbę osób zameldowanych. Jest rozbieżność 1000, 1100 i taka była i taka jest i przypuszczam, że taka będzie. Bo ilość osób zameldowanych nijak się ma do ilości osób zamieszkałych. Wracając do pana pytania odnośnie liczby osób w mieszkaniach socjalnych, to taki wykaz dostałam z Zakładu Usług Komunalnych w ubiegłym roku i był on analizowany. I osoby, które nie złożyły deklaracji, były wzywane, ale takich osób raczej nie było. Panie przewodniczący, panie radny Stanisław Olechowski, satysfakcjonuje panu ta odpowiedź, czy coś pan chce dodać? Panie przewodniczący, ja bym chciała, mogę się jeszcze odnieść do tego wcześniejszego pytania? Bardzo proszę. Bardzo proszę. Chodzi o to zatrudnienie, że tutaj jest to rozbite na 3 osoby. Dotychczas była pani, która miała na cały etat przypis deklaracji i gospodarkę odpadami jako taką, natomiast na pół etatu była zatrudniona dodatkowa osoba w wydziale finansowym, czy tam w referacie finansów, w zakresie księgowania wpłat i windykacji. Zgodnie z interpretacją Regionalnej Izby Obrachunkowej nie może ta sama osoba realizować przypisu deklaracji i zajmować się windykacją. Musi tu być na zasadzie jakby weryfikacji i kontroli, że jedna osoba robi przypis deklaracji i weryfikacji w zakresie czynności sprawdzających czy postępowań podatkowych, natomiast odrębna osoba zajmuje się wpłatą i windykacją tych na zasadzie wystawiania tytułów egzaminy. Dotychczas było to 1,5 etatu.
nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, kto realizował sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadami. Nie wiem, czy to nie miał pan wieść od początku, aczkolwiek nie będę tutaj snuć jakichś domysłów, bo się tym po prostu nie zajmuję. Dziękuję bardzo. Teraz wrócę do pana radnego Stanisława Olechowskiego. Czy pana radnego? Tak jest. Bardzo proszę włączyć mikrofon i proszę bardzo. Pan radny Olechowski. Dziękuję bardzo. Jestem tak włączony. No to jak włączony, proszę, bo tu mi wyświetla, że jest nie wyłączony. Dobrze, proszę kontynuować. Nie słychać pana. Panie radny Olechowski, kontynuować. Nie słychać mnie? Halo, mamy problemy z połączeniem z internetu. Proszę chwilkę poczekać, już zaraz pana radnego podłączamy z powrotem. Panie Przewodniczący, pan radny Paweł Kalinowski chciał zabrać głos tu na Radni Info. Teraz najpierw niech skończy pan Stanisław, radny Stanisław Olechowski. Niech on skończy, bo jak zaczniemy, to będziemy przeskakiwać. Bo nie widzę teraz tutaj pana Stanisława, pana radnego Stanisława Olechowskiego. Dalej go nie widzę. No dobrze, jest pan radny Stanisław Olechowski. Proszę bardzo. Dobrze, słychać mnie teraz? Teraz słychać. Już nie słychać. Teraz słychać, tak? Słychać. Dobrze, dziękuję bardzo. Już nie słychać? Tak. Słychać. Dobrze, także tak. Dobrze, słychać. Pani skarbnik, a więc tak, no nie zadowoliła mnie pani swoją odpowiedzią niestety. No przykro mi, bo pani nie powiedziała, ile tak naprawdę jest tego etatu, czy jest 0,57, czy 0,89, nie, to ja nie wiem w końcu, ile jest, no nie, ale dobra, to może pani jeszcze dojdzie do tego, ile to jest. Natomiast co do pani inspektor Gawron. Pani inspektor, no dalej powiem, że te źródła informacji są niewiarygodne, podane przez panią, dlatego że pani podaje dane, które były opracowane przez poprzedniego kierownika. Ja nie to, że poprzedni kierownik akurat może nie dokładnie opracował, aczkolwiek należałoby sprawdzić, skoro od sierpnia mieliśmy procedowanie o przystąpieniu do przetargu na gospodarkę odpadami, należało zdobyć dokładnie informacje wszystkie, jakie są nam potrzebne, bo 100, 200, 300 osób w naszym przypadku to jest ogromna ilość mieszkańców. Ja już to mówiłem na sesji, że te 100, 200, 300 osób nie robi wielkiej różnicy w takim mieście jak Legnica, Wrocław czy Warszawa. Natomiast w gminie Zagrodno to już ma znaczenie. I tutaj będę dalej stał na stanowisku takim, jak zaprezentował pan Jan, radny Jan Kotylak na sesji, że skoro mamy raport o stanie gminy, ja mówiłem o tym, że to są zameldowane osoby w raporcie. Ja mówiłem, a pani niepotrzebnie powtarza, że pani mówiła, ja wiem, że pani mówiła, ja również wspominałem o tym, że tak, to są osoby zameldowane, natomiast co do zamieszkałych,
nie może być taka wielka różnica, ponad 1000 osób na taką gminę jak nasza, 5200 czy 5300, w zależności kto jakie dane się posługuje. Także pani inspektor Gawron, przykro mi, ale pani mnie w tej kwestii nie przekonała. Dziękuję bardzo. Zaraz, zaraz, panie Kotylak. Pierw pan Kalinowski, pan radny Kalinowski, a później będzie pan Jan Kotylak. Bardzo proszę, pan Paweł Kalinowski. Pan radny Paweł Kalinowski. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Ja mam takie dziwne stereo, ale to skoro ma urzędników, to może ja sobie zadam pytania, bo wydaje mi się, że tutaj będziemy krążyć wokół tematu. Pani skarbnik przed chwilą powiedziała, i proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, że w tym momencie obsługą wliczoną w koszty obsługi śmieci jest 1,5 etatu, czyli te 84 tysiące to jest 1,5 etatu, tak? Dobrze zrozumiałem? Tak. Czyli 1,5 etatu, to tak, to tyle wyciągnąłem. Czy to 84 tysiące dużo czy mało? Nie wiem, z tego co mówili radni w sąsiednich gminach, te koszty pracownicze to są między 50 a 60 tysięcy, u nas jest to 84, więc dużo. Ale to jedna sprawa. Druga, 4103 osoby, które zostały zadeklarowane jako te, które produkują śmieci, i tyle osób płaci. Ta kwota, którą wyliczyła nam pani inspektor, która powinna w wyliczeniu po 27,28 zł, z dodanymi informacjami, które pani skarbnik podała, to potrzebujemy zabezpieczyć 1,350 czy 70 tysięcy. To jest różnica między tym, co mieliśmy w uchwale, jakieś 50 tysięcy, tak? Dobrze? Tak, może tak, od początku. Jeżeli pan mówi, że kwota jest w sąsiednich gminach na poziomie 60 tysięcy, tak? 50 tysięcy złotych. No tak zapamiętałem, tu któryś z radnych. Najniższe wynagrodzenie od 1 stycznia jest 2000 zł. Myśmy teraz mieli kilka konkursów, na których nikt nie chciał przyjść do pracy za mniej niż 3000 zł na rękę. To jest około 4000 zł brutto. Ale jeżeli weźmiemy nawet najniższe wynagrodzenie, to jest 33 600 zł od jednej osoby plus 16 800, pół etatu. To przy najniższym wynagrodzenie to brutto, bez narzutów ZUS-owskich i 13 pensji, daje kwotę 50 400 zł. Co mówię? Bez ZUS-u. Słucham? Bez ZUS-u, ale ZUS trzeba doliczyć, tak? Tak, tak. Więc to jest 50 400. Natomiast i plus wysługa lat, bo teraz zmieniły się przepisy, że do najniższej krajowej nie można włączyć wysługi lat. Trzeba dołożyć do tego, tak? Czyli te 2800, jeżeli ktoś ma 20% wysługi lat, to dokładamy. To jakby ustosunkowując się do pana pytania, to przy najniższej krajowej, której nam się nie udało osiągnąć przy konkursach, to jest kwota 50 400 zł, licząc 1,5 etatu. Natomiast to, co... Jeszcze raz. Netto, bez ZUS-u. Bez ZUS-u i bez wysługi lat, tak? Czyli to te 60 tysięcy może wyjść przy najniższej krajowej. To sobie tak wyliczać. Natomiast to, co żeśmy mówili, różnica jest między kwotą przypisu, a kwotą wpłaty. Gospodarka odpadami w uchwale budżetowej, jeżeli zakładamy kwotę 1 413 000 zł, odejmowaliśmy te 174 tysiące zaległości, z tym, że to nie pokrywało całej kwoty zaległości, bo jak państwo odjęliście od 1 413 tysięcy, 1 145 tysięcy na sanikom, pozostałe koszty, jakby, które były tu wyszczególnione, 690 zł, w których nie uwzględniono prawie 23 tysiące złotych na opłaty pocztowe i na oprogramowanie SIGID-owskie tylko do gospodarki odpadami, to w tym momencie zakładaliśmy, że gospodarka się bilansowała, bo nie można założyć, że to 100% osób nam zapłaci. Na bilans otwarcia zaległości w gospodarce odpadami
stanowiło 187 494 zł na 1 stycznia 2020 roku. Na dzień dzisiejszy zaległości są 175 498 zł, czyli ściągnęliśmy od początku roku 12 266 zł. Więc nie można powiedzieć, bo ta windykacja jest prowadzona na bieżąco, co 2-3 miesiące, bo też nie możemy wysyłać codziennie upomnień, bo to się po prostu nie da, tym bardziej, że upomnienia są koszty upomnień, które nie możemy wysłać, jeżeli ta zaległość jest w najniższej tej wielkości, która nie przekracza kosztów opłaty pocztowej. Więc z tego tytułu zakładaliśmy, że jest 1 413 000, które bardzo optymistycznie, zakładając, że nie ściągniemy 100% należności, pokryje nam gospodarkę odpadami. Natomiast jak pan przewodniczący zapytał, jaka kwota jest minimalna, żeby na 1 stycznia 2021 zabezpieczyć sanikom, to zakładając, że ściągniemy 100%, co jest praktycznie niemożliwe, bo te zaległości są co roku, to byłaby kwota około 1 300 000. Natomiast te 1 300 000 to mówimy, że przypis na dzień dzisiejszy jest tylu podatników, ile jest tam okazanych w tej symulacji i 100% przypisu jest zapłacone. Dobrze, to ja przerwę pani, bo jakby spotkaliśmy się, przynajmniej moje jest taka informacja, że spotkaliśmy się, żeby wyjaśnić rozbieżności między tym, co wyliczyliśmy my jako sobie radni według naszych obliczeń, że kwota 24 czy 23 zł powinna zaspokoić potrzeby finansowe na cały rok, a według pani kalkulacji dzisiaj i po obniżeniu i nieujęciu 175 tysięcy zaległości, bo nie ujęła pani z tego, co zrozumiałem tego teraz, to potrzebujemy 1 350 000 i to przy liczeniu, że płacimy 27 i 28 zł. Dobrze tak? Więc przyjmujemy ilość podatników, bo jakby cały problem polega na tym, że czy różnica między nami, że państwo policzyliście 4900 podatników razy 23 zł i zakładając, że taką przyjmujemy planowaną liczbę podatników, to ta kwota, która wyszła z państwa symulacji, oscyluje koło 1 300 000. Ja tylko jeszcze sekundkę, bo tutaj nie jest naszą winą, że dokumenty, które otrzymaliśmy wcześniej, za pierwszym razem, nie były dla nas czytelne. Ja też przyznam się szczerze, że wziąłem pod uwagę, że 4900, tam dwie czy trzy osoby, nie pamiętam, było napisane i że to jest liczba osób zadeklarowanych do płacenia. Ja to tak odebrałem i też... Tak, jest pisana liczba mieszkańców, ja to rozumiem, tak. Więc Pani skarbnik, sekundkę. Ta rozbieżność, między innymi rozmawiałem z panem Stanisławem Olchowskim, radnym Herbutem, i jak żeśmy sobie liczyli po swojemu, to faktycznie zakładając, że ta liczba jest taka, wychodziło nam 23, 22, 24 zł mniej więcej, tak? I wtedy zostawało, tak jak radny Olchowski mówił, około 200 tysięcy nadwyżki na zabezpieczenie tych zobowiązań dodatkowych, tak? Tych wszystkich innych kosztów. Tak. No ale dzisiaj, kiedy już wiemy, że to jest 4100 trzy osoby, to nawet licząc z tego, co rozumiem, nawet licząc stawki, które zaproponowała pani wójt, czyli 27 i 28 zł, to tej kwoty nie zabezpieczymy. Nie, bo wyjdzie 1 132 000 przy 23. Tym samym, jakby dążąc do sedna, wygląda na to, zresztą o tym też już wcześniej mówiłem, że ta kwota 28 zł jest niedoszacowana. Tak? Dobrze rozumiem? Nie bardzo zrozumiałam teraz pytanie. No bo skoro mamy 4102 osoby, 103 osoby, które zadeklarowane są, że będą płacić. Tak. I po wyliczeniach, które przeprowadziła pani inspektor, ta kwota jest niższa od kwoty, tylko kwoty przetargu, bo już brakuje 10 tysięcy na dzień dobry. A gdzie pozostałe koszty? Nie. Jak państwo otworzycie, moment. To pismo, które państwo żeście dostali, to będzie strona 17, które dostaliście państwo 26 listopada. 17 strona, proszę otworzyć.
Tam jest wyliczenie wysokość dochodu z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami stawka 28. Zbiórka selektywna to jest to, co pani Joanna mówiła w rozmowie na początku z panem przewodniczącym. 2483 mieszkańców razy 28 zł daje miesięczną kwotę 69 524 i przy zastosowaniu kompostownika 1620 mieszkańców razy stawka 27 to daje 43, razem za miesiąc 113 264. Pani Asia pokazywała państwu kalkulator na samym początku spotkania. Tak. I razy 12 miesięcy to daje nam kwotę 1 359 168 zł. Różnica do tego 1 413, które było w pierwszej symulacji, to są pojemniki od niezamieszkałych. Dobrze. Czyli tak naprawdę między tym co wyliczyliście państwo na samym początku, czyli 1 413 000, to do dzisiaj ta kwota się zmniejszyła do 1 350 000, czy po prostu jest coś... Nie, to jest kwota 1 359 000 od mieszkańców, od tych budynków zamieszkałych, natomiast do tego w tej symulacji też były uwzględnione kwoty za pojemniki, tak? Bo to jest suma zamieszkałe i niezamieszkałe. Więc ta kwota się nie zmieniła. My dalej podtrzymujemy tą samą kwotę. 1 359 168 według stawki liczonej i mieszkaniec razy stawka 28-27 plus opłaty za pojemniki, bo jak państwo weźmiecie sobie symulację, to tu są określone ilość pojemników według poszczególnych stawek i stąd wyszła ta kwota 1 413 473 82 zł. Myśmy już tu w wyliczeniach nie pokazywali pojemników, ponieważ państwo nie zmienialiście stawki za pojemniki, tylko skupiliście się na opłacie od jednego mieszkańca. Tak, czy to jest zrozumiałe, czy to jeszcze zrobić, jeszcze jakieś dodatkowe wyliczenie, ewentualnie pokazać? Nie, czyli kwota, czyli dalej stoicie, gmina stoi na stanowisku i pani potwierdza, że wyliczenia 1 413 000 to jest niezbędne minimum na pokrycie zobowiązań przy stawce 27 i 28 zł, tak? Zakładając, że nadal zostają zaległości w płatnościach podatku, tak? Jeżeli państwo założycie, że te zaległości zostaną ściągnięte w 100%, to kwota 1 300 000, tak, tą, którą tu pokazujemy, może być podstawą do zawarcia umowy z Sanicomem, natomiast jest taka groźba, że w połowie roku będziemy musieli tą stawkę podnieść. Ale 1 300 000 to przy jakiej stawce dla mieszkańca wyjdzie? Przy 23,27. Nie, przy 23 to jest kwota 1 112 988 000 zł. To wracamy. Cały czas mówimy o tym, że kwota 27 i 28 to jest minimum, które powinniśmy płacić, tak? Tak. Dobra, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Jan Kotylak. Proszę włączyć mikrofon. Już włączyłem. Częściowo radny Kalinowski już tutaj powiedział to, o czym ja chciałem mówić, a interesowała mnie właśnie sprawa tych etatów, które są przeznaczone do obsługi gospodarki odpadami. Bo z tego wyliczenia, które tutaj mamy, z tych planowanych kosztów obsługi, nie wynika, że wynagrodzenia osobowe pracowników, że to wynagrodzenie to będzie 84 000. Do tego wynagrodzenia trzeba doliczyć pochodne, a więc to będzie około 120 000, a nie 84. I jak na półtora etatu, które podała pani skarbnik, no to 120 000, no to wydaje mi się trochę dużo. Pani skarbnik liczyła, że to będzie około 60 łącznie z ZUS-em. Przy najniższej krajowej. Przy najniższej krajowej. No to powiedzmy, że nie jest to najniższa krajowa, no to niech to będzie 80 000 półtora etatu, a tu wychodzi z tego, że jest 120. No, dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że jestem przekonany, że w koszty opłaty, którą mają ponieść mieszkańcy, nie można w żadnym wypadku liczyć nawet części wynagrodzenia urzędników Urzędu Gminy. Gdybyśmy wiedzieli dokładnie, ile
i części etatów jest przeznaczonych na usługę gospodarki odpadami, to powiedzmy, że można by to przyjąć. Ale jeżeli jest to tylko szacunkowo, to jest takie, no istnieje taka ewentualność, że ludzie się będą składali na część wynagrodzenia pracowników urzędu gminy. A z tym się trudno zgodzić. Jeżeli idzie, wrócę jeszcze do tej ilości mieszkańców z ewidencji i tych, które wynikają z deklaracji, z tych, którzy produkują śmieci. Nie chodziło mi o to, żeby na podstawie ewidencji wyliczyć stawkę, tylko żeby na podstawie ewidencji mieszkańców spróbować zweryfikować ilość osób wykazanych w deklaracjach śmieciowych. Bo ja wiem, że wszędzie jest różnica. W Warszawie padają różnice 150 tysięcy mieszkańców. Tylu się nie potrafili doliczyć. Tylko że w Warszawie to jest 8% mieszkańców, których się nie potrafili doliczyć i w związku z tym uznali, że to jest za dużo i zmieniają system naliczania opłaty za odpady. Z tego systemu, który my mamy, czyli w zależności od ilości zgłoszonych w deklaracjach, oni nam teraz jakoś będą to przeliczali na ilość zużytej wody i tak dalej, i tak dalej. My takiej możliwości nie mamy. Ale skoro gdzieś samorządy uznają, że 8% rozbieżność pomiędzy ewidencją a deklaracją to jest coś, co powinno wzbudzić niepokój, no to u nas ten 1000 to jest około 20% różnicy. Trudno mi jest w to uwierzyć, że aż 20%, mamy aż 20% rozbieżności pomiędzy ewidencją a deklaracjami. Ja to wiadomo, że będzie kilkaset osób. Niechby to było 5 do 10%, ale aż 20%? Trudno mi jest w to uwierzyć. Ja też tutaj sobie próbowałem liczyć i wychodzi. Tak? Koniec. Na razie. Dobrze, dobrze. Kto jeszcze z Państwa radnych? Ja się mogę odnieść do tego pytań? Bardzo proszę, Pani Skarbnik. Bo Pan Radny Kotelak powiedział, że to jest 120 tysięcy. Państwo otrzymaliście tabelkę. To jest 84 tysiące plus składki ZUS 15 723. To jest 99 796 zł. Że oczywiście prawdą jest, że dużo łatwiej byłoby ustalić wynagrodzenie pracownika, jeżeli byłby zatrudniony na cały etat i wyłącznie zajmował się gospodarką odpadami. Natomiast nie jest to możliwe, chyba żebyśmy zatrudniali na pół etatu, tak jak było to dotychczas, na windykację i księgowanie. Natomiast na pozostałe jakby deklarowanie i prowadzenie postępowań sprawozdawczych z gospodarki odpadami. Natomiast nie jest to 120 tysięcy, tylko 99 796 i to jest brutto. Natomiast tam to, które żeśmy liczyli przed chwilą, te 50 czy tam 60 tysięcy, to było ustalone według stawki najniższej krajowej. Takiej stawki po prostu nie ma. Znaczy nikt nie chce przyjść do pracy, przynajmniej przy tych konkursach, które tu dotychczas miały miejsce, za najniższą krajową. Powtarzam, to była kwota, którą Państwo oczekiwali, żeby w ogóle przyjść do pracy, że będą mieli co najmniej 3000 zł na rękę. To oscyluje około 4000 brutto. Ja mówię Państwu tylko to, co mamy przypisane w planowanych wydatkach. Natomiast nawet jeżeli zakładając to, co Państwo mówicie, 84 tysiące, że przyjmiemy 60 tysięcy, tak jak jest w sąsiednich gminach, do planowanych wydatków w zakresie wynagrodzenia, bo one widzę wzbudzają największe emocje, to proszę zobaczyć, że nie zostały uwzględnione koszty doręczenia przesyłek, które są na poziomie 20 tysięcy złotych i użytkowanie oprogramowania na poziomie 3400 zł, to jest strona 19. Bo na przykład teraz, tak jak Państwo podnieśliście stawki za opłaty za tą daninę publiczną prawną, to zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości w gminie, my musimy zawiadomić wszystkich mieszkańców o nowej stawce, wydrukować te zawiadomienia i zgodnie z ordynacją je do podatników dostarczyć. Więc i to w ogóle nie było uwzględnione w tych kosztach, które były Państwu przedstawione w materiałach planistycznych, bo to jest uchwała budżetowa i jest dopiero planem, który otrzymaliście Państwo tam 12 czy 13 listopada. To nie jest tak, że te koszty
są przez nas, że chcemy finansować, bo jakby do tego Państwo zmierzacie, że chcemy sfinansować wynagrodzenie pracownika, który zajmuje się czymś innym, gospodarką odpadami. Tu możemy zmienić tą kwotę, jeżeli Państwo chcecie, znaczy możemy. Ja nie kryję, że myśmy napisali do Regionalnej Izby Obrachunkowej pismo, żeby Regionalna Izba Obrachunkowa ustosunkowała się do tych jakby tutaj tych naszych wspólnych nieporozumień, żebyśmy mieli jednoznaczne stanowisko, jakie koszty powinny być brane pod uwagę i czy możemy przyjąć tak zwany życzeniową ilość mieszkańców, tak jak Państwo mówicie, że jest zarejestrowanych, zameldowanych 5200 mieszkańców, ewentualnie, że tak jak jest tam, że zakładamy, że 4900 mieszkańców to jest ilość, która powinna być wzięta pod uwagę, optymalna i taka realna, razy tą stawkę, którą żeście Państwo zaproponowali i jak się do tego w tym zakresie wypowie Regionalna Izba Obrachunkowa, no, która jest organem, który nas w tym zakresie kontroluje. Bo przy ostatniej kontroli zarzucono, że gospodarka odpadami w gminie Zagrodno się nie bilansuje. Tyle, że myśmy się obronili, że była nadwyżka z lat poprzednich i tą nadwyżkę żeśmy uwzględniali. Państwo żeście podejmowali taką uchwałę. Dziękuję bardzo. Teraz pan radny Kotylak, a następnie pan radny Kalinowski. Bardzo proszę, panie radny Jan Kotylak. Ja bym się tak upierał przy tych 120, bo mamy te tysiącach, bo mamy tak 84 tysiące wynagrodzenie osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne 15 z hakiem to już jest 100, dodatkowe wynagrodzenie roczne 7800, to już jest 107. Do tego dochodzi wpłat na fundusz rehabilitacji, dodatkowe wpłaty na PPK. To są wszystko koszty, które należy tutaj doliczyć jako tak, ale pracownik tego nie dostaje. Ale urząd to wyda. Ponosi te koszty, tak, oczywiście. Ale przecież w tej chwili mówimy o pieniądzach, które będzie urząd wydawał. Urząd te koszty wyda. Te pieniądze będzie musiał wydać. Także jest to jednak cirka 120 tysięcy. Tak, bo to będzie 144 tysiące, odejmujemy PSZOK i praktycznie koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego i szkolenia, no to pozostałe to są koszty wynagrodzenia i pochodne. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan radny Paweł Kalinowski. Proszę włączyć mikrofon. Panie przewodniczący, drodzy radni, to ja teraz pani skarbnik oniemiałem, bo rozumiem, że gmina wystosowała pismo do RIO o to, czy możemy się posłużyć kalkulacją życzeniową, czyli że przy stawce, którą żeśmy sobie opracowali, 23 zł, że wykazujemy, że mamy osób, które będą płacić nam za śmieci 4900, a fizycznie rzeczywiście mamy 4100. Jeśli dobrze zrozumiałem, to w ciągu każdego miesiąca te 800 osób to będzie zadłużenie, które będzie nam rosło, bo te pieniądze fizycznie nie będą wpływać. Czy ja dobrze rozumiem, pani skarbnik? Nie, dobrze pan rozumiem. Uchwała budżetowa jest planem dochodów i wydatków, tak? Tak. Więc planujemy jakąś kwotę, że danina publiczno-prawna w zakresie gospodarki odpadami będzie kwotą X. Rzetelnie ustalona wartość powinna się odbywać na podstawie ilości zadeklarowanych osób w deklaracjach, te, które rzeczywiście mamy, razy stawka, która nam gwarantuje koszty bilansowania się tej gospodarki. Przypis, który jest, wcale nie jest równoznaczny z tym, że to są kwoty, które wpłyną do budżetu, bo pokazujemy Państwu, że zaległości na dzień zrobienia symulacji były 174 tysiące złotych. Po ostatniej sesji Rady, gdzie Państwo żeście przyjęli 4903, tak, bo tyle było 4902 mieszkańców, bo taką dostaliście symulację, tak, i z Państwa tutaj jakby wypowiedzi wynikało, że skoro jest 5200 mieszkańców zameldowanych osób w gminie, to ta kwota zadeklarowanych, którzy powinni płacić opłatę za gospodarkę odpadami, to jest kwota, którą Państwo przyjmujecie, że to powinna być taka i urzędnicy nie dochowali należytej staranności i nie znaleźli tych osób, tak? Więc pismo poszło do RIO
tego typu, że państwo zakładacie, że jeżeli w gminie jest 5200 mieszkańców, to co pan między innymi radny Kotylak powiedział, że przyjmujecie tam 10-8%, że to jest taka optymistyczna wielkość, że może rzeczywiście tych osób tutaj nie ma, no to powinno zadeklarować 4902 osoby. Oczywiście, że mając teraz dane rzeczywiste, bo te deklaracje są złożone i te dane, które pani Joanna państwu pokazała, 4103 osób, to wzięła te dane na podstawie złożonych deklaracji i z ewidencji podatkowej. Więc jeżeli my pomnożymy 4902 razy 23, to oczywiście, że wyjdzie 1300 i ja się z panem Olechowskim matematycznie oczywiście zgadzam, że w tym momencie przyjmując, że 4902 mieszkańców razy stawka 23, no to mamy zabezpieczony sanikom i jeszcze trochę na gospodarkę tą pozostałą, nawet z górką, jak to pan Olechowski powiedział. I to jest prawda. Problem tylko polega na tym, że tu było pokazane 4902, mieszkańców jest 5000 trochę, natomiast w złożonych deklaracjach ujawniło się 4103 osoby. I stąd było pytanie do RIO, czy w momencie, kiedy składamy, mamy teraz jakby podpisać umowę, czy możemy ten charakter życzeniowy uwzględnić w autokorekcie, że pokazujemy, że przypisujemy na podstawie stawki 23-22 1 300 000, bo to tak wychodzi, tak? 4902 razy 23 razy 12 miesięcy, no to wyszło 1 352 952 zł. No nie wyjdzie tyle, bo tam jest ponad 1000 osób, które ma segregowane, 1600, także nie wyjdzie tyle. Znaczy one wszystkie są segregowane, tam są postawnikami. Tak, no to ale nawet pani, jeżeli... Pani skarbnik, dobrze, to sekundkę. Bo jakby... Panie Przewodniczący Olechowski, bo które żeśmy przyjęli do wyliczeń w trakcie tej wspólnej komisji i w trakcie sesji, braliśmy pod uwagę 4900 osób. Czy sprawdzał sobie pan, jak to w rzeczywistości wyjdzie przy tej kwocie 4103 osoby i jaka teraz minimalna stawka jest? Czy się pan zgadza z tym, że to jest 27 i 28 zł, czy dalej nie? Dziękuję. Panie Przewodniczący, mogę? Tak, czekamy. Bardzo proszę, no, pan radny. Jestem już na wizji, co prawda was nie widziałem, ale słyszałem. Halo, a teraz dobrze słychać? Słychać. O. Słychać? Panie dobrze. Radny, ale słychać. Tak, panie... Dobrze. Panie radny Pawle Kalinowski, a więc powiem tak, ja w dużej mierze się zgadzam z panią skarbnik, w dużej mierze, że dokumenty, które były przygotowane na pierwszą sesję, wprowadziły wiele zamieszania. To jest prawda. I to, co myśmy dzisiaj na Komisji Rolnictwa, przed tą pierwszą decyzją, gdyśmy podejmowali tą uchwałę, no według naszych prostych wyliczeń, bardzo prostych, no nie chłopskich takich wyliczeń, gdzieśmy siedzieli sobie w gronie, no to wychodziło, że mamy 207 tysięcy na górkę, tak zwaną górkę. I te 207 tysięcy na zwaną górkę zabezpieczało wszystko. Można powiedzieć, że wszystko. Jeszcze dodatkowo z panią skarbnik, tu muszę też również powiedzieć, że zostało uzgodnione, że ciężar windykacji nie powinien być tutaj ujęty i nie powinien się znajdować w tym paragrafie. Nie powinien. Te środki, te 174 tysiące, aczkolwiek one również są żywe i również się zmieniają, one są jakby poza jurysdykcją. One są na windykacji, a więc na dochodach. One w dalszym ciągu figurują jako dochody. My musimy mówić o tym, o tej sytuacji, która dzisiaj teraz jest i stąd właśnie do pani inspektor Joanny Gawron było moje pytanie, a właściwie to nawet bym powiedział teraz już zarzut, że pani niedokładnie przygotowała deklaracyjność. Nie ma sprawdzonych i rzetelnych informacji na temat osób zamieszkałych i zadeklarowanych. I tutaj mamy cały czas ciągle mamy ten problem. Tutaj. Bo jeszcze raz powtórzę.
czy 100 osób, czy 200 osób, nawet jeżeli przyjmiemy tezę pana radnego Kutelaka, że 10% jest poza jakby, poza systemem, gdzie jest ogólnie 10% w każdej prawie jednostce samorządowej poza systemem, to te drugie 10% to robi nam ponad 500 osób i to już by nas spokojnie zadowalało, bo jeżeli według pani danych mamy 4103 i gdybyśmy dodali te 500 osób, które są poza systemem, a które nie powinny być poza systemem, to będzie 4603. Tak, i wtedy moglibyśmy rozmawiać, że system jest jak najbardziej wiarygodny, opracowania są rzetelne i zbliżone do prawdziwości. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Czy pani inspektor Gawron, bardzo proszę włączyć mikrofon i proszę. Panie radny Stanisławie Olechowski, pan wiele mówił na ostatniej sesji o braku współpracy i jeżeli państwo dostali przygotowane materiały, była to symulacja i przygotowane projekty uchwał wraz z uzasadnieniem. Jeżeli były wątpliwości, to trzeba było zadzwonić do urzędu, przyjść, zapytać. Takich pytań nie było. Państwo sobie sami wyliczyliście te kwoty i byliście przekonani o ich słuszności. Teraz pan mi zarzuca i takie wycieczki personalne pan robi do mnie cały czas, że nierzetelnie przygotowałam dane. Te dane przygotowuję, to nie są moje dane, to są dane przygotowane przez system. One się zmieniają. Zmieniają się wraz z tym, że ludzie zmieniają po prostu deklaracje, ale takie rozbieżności były zawsze. I pan radny Stanisław Olechowski ma tutaj duże doświadczenie, wiele lat był radnym i na pewno w poprzednich kadencjach również takie rozbieżności były, co do liczby osób zameldowanych, a co do liczby osób zamieszkałych, bo to są dwie różne sprawy. Jeśli chodzi o różne weryfikacje, to my je robimy. Jeżeli radni uważają, że w tym temacie nic się nie robi, no to niestety tutaj państwa zdania nie zmienię. Wiem, co ludzie mówią, są wzywani, przychodzą, składają wyjaśnienia, różne analizy są robione i cały czas poszukujemy tych mieszkańców, których nam brakuje. Niestety jak dotąd ta rozbieżność 1000 mieszkańców w deklaracjach występuje. Może jeżeli radni przyjęliby na przykład inny sposób wyliczenia opłaty, na przykład od metrów sześciennych wody, jeżeli opomiarujemy już całą gminę Zagrodno, że wszyscy będą mieli te liczniki, to może można pomyśleć wtedy o innym sposobie liczenia tej opłaty. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę pan radny Paweł Kalinowski. Proszę włączyć mikrofon. Tak, panie przewodniczący. Moi drodzy, no bo problem jest prosty. Mamy 4300 osób, które będzie płaciło na śmieci. Według tych wyliczeń, które przeprowadziliśmy na początku, to kwota zadeklarowana, którą żeśmy uchwalili, nie zabezpieczy środków i tym samym to jest jakby pewne, że będziemy musieli rozwiązać przetarg, który był. To jakby to chyba w tej kwestii chyba nie mamy wątpliwości. Biorąc pod uwagę to, że... Przepraszam, 403. Tak jest, mam zapisane. Żeby nie było znowu, że jakieś... Przepraszam, mój przejęzyczenie. 403, mam tutaj to całe wyliczenie, o które prosiłem i fajnie jest to rozpisane i teraz nie mam żadnych wątpliwości co do tego, jak się do tego zabrać. Ja chciałbym tylko prosić, bo spotkaliśmy się po to, żeby przedyskutować i czy będziemy coś z tym zmieniać, czy nie. Bo jeśli się zgodzimy tylko na to, że faktycznie w tym momencie, niezależnie od tego, czy urząd przykłada, czy nie przykłada, czy zgubił 500 osób, czy nie zgubił, to na tą chwilę mamy fizycznie 4103 osoby, które będą płaciły przynajmniej na razie stawkę, którą zaplanujemy. A żeby wyliczyć, ile to będzie, żeby zabezpieczyć to w budżecie, to pani już nam wyliczyła, tak? I wyjdzie taka i taka kwota. I ta kwota, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców,
zabezpiecza według pani skarbnik, zabezpiecza potrzeby, żebyśmy mogli podpisać tą umowę z Sanikomem. I tylko tyle, więc panie przewodniczący, chyba powinniśmy przejść do rozmowy na temat tego, co z tym robimy. Czy zostajemy i upieramy się przy 23 zł i odwołujemy przetarg, czy też weryfikujemy to i próbujemy obniżyć w ciągu roku te koszty. Dziękuję bardzo, bardzo proszę. Zaraz, panie mecenasie. Najpierw pan Franciszek Sklasz, proszę włączyć mikrofon. Ja się tak cały czas zastanawiam, może skorzystajmy, może ktoś by się udał, poprosił, bo ja nie otrzymałem takiej informacji. Gmina Pielgrzymka ma podobną liczbę mieszkańców, jest biedniejsza od nas. I jakoś w sposób udało im się zrobić 22 i 24. Sprawdzić, jak tam wygląda to przy tych deklaracjach, jaka wygląda ściągalność. Wydaje mi się, że sobie poradzili z tym. A u nas jak zwykle albo braknie jeden dzień, albo jeden za szybko. I tak cały czas. Ale cały czas myślę, w jaki sposób gmina podobnej wielkości, biedniejsza od nas, ponoć zadłużona i potrafiła w jakiś taki normalny sposób podnieść te kwoty bez szumu, bez takich przepychanek. No i są zadowoleni, myślę, mieszkańcy. Dziękuję. Może ktoś mi to odpowie na to pytanie. Dziękuję bardzo. Teraz proszę bardzo pana mecenasa, a później pan radny Stanisław Olechowski. Dziękuję, panie przewodniczący. Chciałem tylko państwu wskazać, że ten 1000 zgubiony, o którym teraz mówimy, trwa w naszej gminie już od dawna, bo z tych informacji, które pani Joanna przygotowała, na dzień 31 grudnia 2018 liczba mieszkańców była 4172, a według ewidencji ludności wtedy było 5309. Państwo macie to zapisane, a więc to nie można powiedzieć, że coś nagle się stało iluś tam lat. I jest to w tym momencie tylko i wyłącznie przez nas, przez urząd sprawdzane i potwierdzane, co zdawałoby się być rzeczywistym wyliczeniem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pan radny Stanisław Olechowski. Dobrze, dziękuję bardzo panie przewodniczący. Pani inspektor Joanna Gawron, do pani mam pytanie. A więc tak, jeżeli pani mówi o tym, że trzeba było rozmawiać, trzeba było przyjść, trzeba było się skonsultować i tak dalej, przed podjęciem decyzji, to ja chciałem się zapytać właściwie to pana przewodniczącego w tym momencie, to panie przewodniczący, pan nie zaprosił panią inspektor Joannę Gawron na komisję rolnictwa, kiedy był ten temat omawiany? Panie radny, na wszystkie komisje się zaprasza panią wójt, panią skarbnik, pana mecenasa jednego, pana mecenasa drugiego. Jeżeli czy pani skarbnik, czy pani wójt oddelegowałaby panią Joannę Gawron, to ja uważam, że to jest sprawa pani wójt lub pani skarbnik. Trudno, żeby przewodniczący zapraszał wszystkich pracowników na poszczególne komisje. Dobrze, panie przewodniczący. W związku z tym, panie inspektor, to kto tu do kogo nie przyszedł? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz jeszcze bardzo chciał pan radny Franciszek Sklasz. Panie mecenasie, pan dłużej tu pracuje i przez tyle lat nie ma jakiejś wykładni prawnej, żeby tych 1000 mieszkańców w jakiś sposób odszukać. Co o tym mówi prawo? Niech mi pan powie, czy ci, co uczciwie płacą, to są zobowiązani płacić za tych, co nie płacą. Jak to prawo mówi? Pan jest tak, jakby powiedzieć, obsługuje kilka gmin i ma duże doświadczenie. Proszę nam, albo przynajmniej dla mnie to wyjaśnić, jak to w świetle prawa wygląda. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan mecenas, pan radca prawny. Szanowni Państwo,
prawo na ten temat nie mówi nic. Problem polega na tym, że te ilości, które państwo dzisiaj przyjęliście z niedowierzaniem co do liczby mieszkańców, są stanem rzeczywistym i tego się nie zmieni. Można poszukiwać się tego, że urząd coś nierzetelnie robi, ale zapewniam państwa i pani Joanna, pani inspektor podkreśliła, że bez przerwy monitoruje się te kwestie i nie jest to tak, że nagle ktoś zginął, że urząd zaniedbuje swoje obowiązki. Urząd swoje obowiązki wykonuje. A to, że pan wskazuje, że w gminie Pielgrzymce są kwoty zupełnie inne, mimo że są podobne, to też trzeba się pochylić nad tym i powiedzieć, jakie metody wyliczeń zostały przyjęte. Nie mówię, że złe, prawdopodobnie dobre. Natomiast nigdy nie porównujmy się do kogoś innego, jeżeli nie znamy danych rzeczywistych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Franciszek Szklarski. Panie mecenasie, z całym szacunkiem, należy korzystać z doświadczeń innych, nie wstydzić się tego. Ale ja tutaj padło już nieraz do pana Olechowskiego, radnego pana Olechowskiego, żeby na piśmie to, co wiemy o co chodzi, żeby się podpisał pod tymi wyliczeniami. Także ja bym miał taką prośbę. Skoro prawo nie wskazuje, niech pan napisze, zgodnie z artykułem tym i tym, mają płacić ci, co płacą, bo w prawie tego nie ma i nie można ich odszukać. Tak po prostu jakby odwracam sytuację do pana, panie mecenasie, żebyśmy takie pisemko od pana otrzymali. Nam będzie lżej cokolwiek podjąć, jakąś decyzję albo wiedzieć, jak się mamy zachować. To jest tak przykładem tego, co było powiedziane do pana Olechowskiego, radnego, żeby się podpisał nad tymi liczeniami. I proszę napisać to, co powtórzę. Zgodnie z prawem nie można ściągnąć. Już. Niech pan nie przeszkadza, panie. Ja nie jestem mecenasem. Ja po prostu mówię jak prosty człowiek. Przelać to na papier i się podpisać jako mecenas, jako radca prawny. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz proszę, panie mecenasie. Panie przewodniczący. To ja mogę przygotować taką informację dla państwa, tylko pana poproszę o precyzyjne określenie tego żądania, żebym wiedział, do czego mam się odnieść, bo tak naprawdę trochę emocjonalnie dyskutujemy i nie za bardzo jestem w stanie do końca zrozumieć to, co zakresu tego, który pan ode mnie żąda. I myślę, że polemika w tym momencie jest zbędna, bo widzę, że pan się szykuje już do dyskusji. Natomiast ja nie widzę miejsca, ale proszę bardzo, przygotuję taką informację, ale oczekuję od pana równie precyzyjnego zadania pytania, do którego mógłbym się odnieść. Dziękuję i prosiłbym, żebyśmy nie polemizowali, bo czas leci. Każdy ma swoje obowiązki. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan radny Franciszek. Panie mecenasie, to zostało nagrane. Proszę odsłuchać. Ja pytałem wcześniej, czy ci, co nie płacą, mają być zapłaceni za tych, co płacą. Mówię tak prostym językiem, bo ja nie jestem prawnikiem i nie będę precyzował, szukał jakichś tam paragrafów. Pan wie, o co chodzi i my wszyscy też wiemy, o co chodzi. Dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo, bo to będzie przepychanka tylko. Panie przewodniczący, jedno zdanie tylko. Bardzo proszę. Wszystko jest zapisane w ustawie. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Ja tylko chcę wrócić, jeżeli mogę, bo tutaj był porównywany rok 2018. Skąd się wziął taki skok ludności na terenie naszej gminy? Na pewno państwo radni, którzy pełnią funkcję sołtysa, mieli taką przyjemność albo taki obowiązek, bo bardzo dużo osób tak zwanych pseudomieszkańców składali oświadczenia i podpisywali się czytelnie, że od długiego czasu zamieszkują na terenie gminy Zagrodno po to, aby mogli uczestniczyć w wyborach. I ja ten temat sygnalizowałem, że tu był bardzo dobry moment, żeby ta różnica tych 1000 osób, co tam zawsze wychodziła, przynajmniej 300 czy 200 osób wyłapać,
bo oni sami podpisali deklarację, że zamieszkują od dłuższego czasu teren gminy Zagrodno. Czyli nikt nie chodził, nikt nie sprawdzał sami. I ja to kilkakrotnie sygnalizowałem, żeby nad tym tematem się pochylić. No trudno. I dlatego taki był skok wtedy tych, różnica tych mieszkańców. Bardzo proszę, czy jeszcze ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Bardzo proszę, Pani Inspektor Joanna Gawron, przypominam, włączyć mikrofon. Już jestem, słychać mnie. Szanowni Państwo, jeszcze wracając do tej weryfikacji, chciałam powiedzieć to, o czym Pan Przewodniczący przed chwilą mówił, że rejestr wyborców został sprawdzony. Nie wiem, z jakimi danymi dysponuje Pan Przewodniczący. Może to było parę lat temu, bo w ostatnim czasie do rejestru wyborców dopisywały się dosłownie jedna, dwie osoby, jeśli chodzi o ostatnie wybory. Może to są jakieś dane sprzed 5 czy 10 lat i wtedy taki skok faktycznie był. Natomiast w ostatnich latach do rejestru wyborców, bo dostałam taki wykaz z ewidencji ludności, dopisała się jedna, dwie osoby, dosłownie. To są marginalne ilości, ale oczywiście były one weryfikowane i sprawdzane. Było to wszystko sprawdzane. No dziękuję bardzo. Nie będę tego teraz komentował, ale ja chyba przynajmniej 4 czy 5 osobom ja na terenie swojego sołectwa stwierdzałem, że zamieszkują od dłuższego czasu. Ale ten temat kończymy. Bardzo proszę, pan radny Stanisław Olechowski, proszę włączyć mikrofon. No, panie przewodniczący, co prawda pan już powiedział, że pan ten temat kończy, aczkolwiek pani inspektor nie słuchała uważnie tego, co pan mówił, bo pan mówił wyraźnie o 2018 roku, o wyborach samorządowych, a nie jakieś tam odległe, anarchiczne lata do tyłu. Nie, 2018 o wybory samorządowe. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze ma w tym temacie jakiś zapytania, uwagi, chcę zabrać głos w dyskusji. Bardzo proszę, pan radny Tomasz Herbut. Proszę włączyć mikrofon. Ja mam tylko takie krótkie pytanie. Jakby ktoś mógł mi przedstawić, co wchodzi w ten koszt miesięczny utrzymania prawie 2000, jeżeli chodzi o PSO? 2500. No 25 to jest rocznie, więc 2000 z jakimś grosikiem niewielkim miesięcznie. No ale dobra, 25 rocznie. Jakkolwiek by to nie rozumieć. To bym chciał tylko wiedzieć, czy to jest jakieś też koszty osobowe, czy tam za coś płacimy jeszcze oprócz tego, bo tam ani prądu, ani wody, ani, no nie wiem. Dlatego jestem taki ciekawy po prostu. Koszt utrzymania PSOK-u to analizę co do wysokości zajmuje się tym pan naczelnik Traczykowski. To nie wiem, czy pan naczelnik Traczykowski jest dostępny aktualnie. Na pewno tam są koszty osobowe, tam są sporządzane karty odbioru odpadów i taką analizę na podstawie umowy, znaczy zanim zostanie zawarta umowa na koszty funkcjonowania PSOK-u, przygotowuje Zakład Usług Komunalnych dla Wydziału Inwestycyjnego. Ja już dostaję gotową notę obciążeniową z opisem pracownika merytorycznego, bądź to też naczelnika Wydziału Inwestycji i dzisiaj miał być z nami obecny pan Traczykowski, ale nie widzę, więc mogę zaraz się skontaktować i ewentualnie poprosić, żeby się przyłączył do rozmowy i wyjaśnił. Dobrze? Dobrze, poczekamy. A może w międzyczasie jeszcze ktoś z państwa radnych ma jakieś pytania, uwagi?
Panie Przewodniczący, pan Marcin jest teraz w terenie w Brochocinie. Ja już dzwonię do Głównej Księgowej ZUK-u. Zaraz jak się tylko czegoś dowiem, to dam znać. Dobrze? Minutkę. Dobrze. Panie Przewodniczący? Mogę? Proszę bardzo, bo ja nie... Proszę bardzo, kto tam chciał zabrać głos? Paweł. Bardzo proszę, pan Paweł Kalinowski. Tak zwanym międzyczasie, bo ja prosiłem o przygotowanie i rozpisanie takich tych wszystkich kosztów, żebyśmy to wszystko jasno widzieli i każdy z radnych, mam nadzieję, otrzymał. I tam wśród tych wszystkich kosztów, które są wrzucone do tego jednego worka śmieciowego, które mają być obciążone tutaj między innymi do radnego Herbuta, mówię, mam nadzieję, że on to też otrzymał. I chciałbym Państwu zwrócić uwagę na jedną kwestię, a mianowicie, że każdorazowo wysłanie informacji związanych z odpadami do wszystkich punktów, które są zadeklarowane, to są koszty jednego listu poleconego z potwierdzeniem odbioru, koperty i tak dalej, 8,70, o tym żeśmy rozmawiali z radnym Tomaszem, więc tych listów łącznie z upomnieniami i tak dalej w ciągu roku jest bardzo dużo i te koszty są ogromne i tak się zastanawiam, bo w sumie szukamy jakichś oszczędności i tak dalej, czy w związku, nie wiem jak to prawnie wygląda, ale wydaje mi się, że skoro może dostarczać nam pracownik urzędu dokumenty i podpisujemy się na zwrotce i urząd ma potwierdzenie, że otrzymał radny Herbut czy radny Kalinowski taki list od kierowcy czy od pani z urzędu, którejkolwiek inspektor, to może byśmy poprosili albo zainicjowali to, żeby zamiast płacić Poczcie Polskiej 20 tysięcy jednorazowo za wysłanie listów, obciążyli tą pracą czy to kierowców na stałe, czy to może trzeba wygenerować jakiś pół etatu. Tak czy siak w skali roku w moich obliczeniach to będzie duża oszczędność i dużo, no o kilkadziesiąt tysięcy mogłoby zmniejszyć koszty między innymi śmieci. Sądzę, że w innych przypadkach też moglibyśmy tego poszukać, ale o tych zawiadomieniach i wezwaniach chciałbym, żebyście Państwo pomyśleli i się zastanowili i może byśmy taki wniosek złożyli, żeby gmina się nad tym pochyliła. Dziękuję bardzo. W pierwszej kolejności oddaję głos dla pana radnego Olechowskiego, w drugiej kolejności dla pana radnego Tomasza Herbuta. Bardzo proszę, pan radny Stanisław Olechowski. Dziękuję bardzo. Ja zupełnie w innej sprawie. To nad tym pewnie wnioskiem pana radnego Kalinowskiego trzeba by się pochylić, a nie ukrąży, że nie, bo jakąś formę rozwiązania można znaleźć, o wiele tańszą oczywiście. Nie? Ale ja mam pytanie, bo tak, my jesteśmy tutaj po to, bo jakśmy tu przyszli, to było 4902 zadeklarowanych. W tej chwili mówimy o 4103, no i my musimy znaleźć tą brakującą część. Bo o to nam chodzi. My tutaj po to jesteśmy, nie? No i w związku z tym, że ja nie widzę ze strony urzędników naprawdę takiego jakiegoś rozwiązania podanego, że coś zrobimy, coś polepszymy, coś uzupełnimy. Nie, nie ma. No z całym szacunkiem nie ma. No i nawet takie moje zapytanie, które było dużo wcześniejsze, bo już od zeszłego piątku. Było dużo wcześniejsze. Żeby administrator lokali socjalnych i komunalnych, żeby dokładnie, przecież proszę Państwa, ile tych lokali jest? No wsiada kierownik, no ja już muszę tak powiedzieć, no wsiada kierownik w samochód, jedzie, do każdej chałupy wchodzi, ma takie uprawnienia, wchodzi, spisuje ile jest i koniec i wszystko wiemy. Nawet tego nie chcecie zrobić, tylko chcecie sięgać do kieszeni naszych mieszkańców. No z całym szacunkiem, no dlaczego tak jest? No tak nie może być. No czekamy dalej, no nie tego, nic nie róbmy, a to co tam mówi radny Olechowski tam, a co tam będziemy sprawdzać, no nie? Niech sobie sam sprawdza. Druga sprawa jest taka. Najrzetelniej i na pewno najlepiej, jak najuczciwie, jak mogę tylko powiedzieć, jakąś formą wynagrodzenia nawet, no zrobiliby to sołtysi, ja nie ukrążę, nie, to zrobiliby sołtysi. Tylko z drugiej strony tak. No jak prosić o coś sołtysów, jak się ich zawlekło do sądu? No jak? No i znowu mamy takie koło, no nie, kwadratowe koła, że no dalej nie wiemy co robić, nie?
No i najlepiej tak, najlepiej przyjść na komisję i mówić, że tak, zrobiliśmy wszystko, a tak naprawdę nie zrobiliśmy nic albo niewiele, nie? No i mówimy 4000 sty, 4103, to tak ma być i koniec, klękajcie narody. A to, że inne gminy, jak pan mecenas mówi, że inne gminy mają mniej, to trzeba do nich wewnętrznie zaglądać, jak oni to mają zrobione i wtedy będziemy mieli porównania. No dobrze, jakbyśmy mieli o złotówkę, o 2 złote więcej, to ja bym to jeszcze powiedział, że dobrze, to się zgadza, no nie dobra, tam jakoś tam nasze błędy tutaj w tej złotówce czy w 2 złotych są ujęte. No ale my tu mamy, proszę państwa, po 5 złotych. No po 5 złotych, to nie są małe pieniądze, to nie jest mała różnica. ...902 osoby, razy 23 zł, przy kompostowniku razy 22, w naszym przypadku to jest gmina Zagrodno około 60... Jak widzę, naprawdę, nie chcę nikogo urażać, ale jak widzę zaangażowanie urzędnicze w tą sprawę, no to mi ręce opadają. Ja dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Tomasz Herbut. Jeszcze chciałem odnieść... Gotowa do tych odpowiedzi na szok. Można? Ja tylko uzupełnię. Pani skarbnik, pani skarbnik. Najpierw pan Tomasz Herbut, później pani skarbnik. Bardzo proszę, pan Tomasz Herbut. Ja się chciałem odnieść do tego, co pan Paweł Kalinowski powiedział. Bardzo mądrze i tylko powiem tak. To, co chciałem powiedzieć, pan Olechowski już to wypowiedział. Chodzi mi o sołtysów, którzy mogą roznosić podatki, dokumenty bardzo ważne, więc ja tu nie widzę problemu, żeby się jakoś, nie chcę używać słowa dogadać, ale porozumieć z sołtysami i obniżyć koszty, nawet jeżeli mieliby za to jakieś dodatkowe apanaże. Także jeżeli komuś zależy na szukaniu oszczędności, no to jest mnóstwo rozwiązań, moim zdaniem. To trzeba się chcieć nad nimi pochylić. Dziękuję bardzo. Teraz bardzo proszę pani skarbnik Anna Rybarczyk. Ja zadzwoniłam do pani księgowej. Koszty PSZOK-u to są koszty materiałowe, usługi remontowe, w tym jest praca koparki, wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy i energia elektryczna. I to w poprzednim roku oscylowało około kwoty 19 tysięcy złotych na 2021. Zaplanowane kwotę 25 tysięcy złotych. PSZOK też zgłaszał potrzebę zakupu wagi do ważenia odpadów, żeby przyjmować te odpady wielkogabarytowe, czy ten gruz ewentualny z budowy, czy z remontów, żeby było to rzetelnie przez ZUK ważone, bo do dzisiaj ZUK nie ma na czym ważyć. Tak naprawdę przyjmuje to, że tak powiem brzydko, na oko, pomimo tego, że w uchwale jest uwzględniona ilość na przykład tych możliwości przyjęcia gruzu z bieżących remontów. I waga, o którą wnosił ZUK, to wartość zapytania ofertowego była 15 tysięcy złotych. Cena wagi, bo to jest taka waga na zewnątrz. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan radny Franciszek Szklar. Pani skarbnik, z całym szacunkiem, jak wydamy 15 tysięcy, to dołóżmy jeszcze 30 i kupmy taką dużą wagę, żeby mógł wjechać samochód ciężarowy o ładowności 25 ton. Ja dzisiaj nie mówiłem nic o tym ważeniu, no ale jak padło słowo waga, od razu dostałem ciśnienie. Zastanówmy się nad tym i wtedy będziemy mieć czystą sytuację, nie będziemy się obrzucać i tak dalej. Może nie w tej kadencji, ale w przyszłej może będą mieć ten problem już rozwiązany. Pomyślmy nad tym, bo waga naprawdę nie jest droga. Do 50 tysięcy można kupić na duży samochód o wadze do 25 ton. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Widzę na podglądzie jest pan naczelnik zaraz, a tutaj oddaję głos dla pana
radnego Jana Kotylaka, a później poprosimy pana naczelnika. Bardzo proszę, pan radny Jan Kotylak. Odnośnie tego pomysłu, który zgłosił pan radny Kalinowski, pomysł jest dobry, tylko myślę tak, jeżeli mamy na myśli jakąś informację obiektywną, to można ją przekazywać mieszkańcom chyba bezkosztowo, chociażby przez internet. A jeżeli są to z kolei, powiedzmy, wymagające potwierdzenia, upomnienia i tak dalej, no to koszty upomnienia ponosi upominający, a nie ten, który upomina. Ale pewnie trzeba by się nad tym pochylić. Wracając do wypowiedzi pana radnego Olechowskiego, my mamy dwie liczby, 4100 mieszkańców i 4902 mieszkańców. To są ilości mieszkańców, którzy produkują śmieci. Ta liczba 4902 została nazwana jako ilość życzeniowa. No tak to nazwała pani skarbnik, informując, że zostało skierowane zapytanie do RIO. Ale ta liczba 4100 mieszkańców też nie jest liczbą potwierdzoną, stuprocentowo pewną. Czyli my niejako mamy dwie liczby, z których żadna nie jest wiarygodna. I w tym jest właśnie cały problem. A dzisiaj musimy ustalić stawkę za wywóz nieczystości dla mieszkańców. Wybrać coś pośrodku? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jest pan tutaj naczelnik i tak, tu do niego było pytanie odnośnie funkcjonowania PSZOK-u. Jakie koszta ponosi PSZOK? Dzień dobry państwu. Już chwileczkę, tylko przyniosę tutaj dokumenty i zaraz państwu odpowiem. Dobrze? Dobrze, minutkę poczekamy.
Już jestem. Przepraszam, że Państwo musieli czekać, ale musiałbym tutaj przeliczyć, czyli nota obciążeniowa jako ZUK. Ja bardzo przepraszam, Panie Naczelniku. Tak. Albo niech bliżej do mikrofonu, albo niech informatyk pogłośni. Może, a teraz jak będę mówił głośniej, to lepiej? Może tak? Będę głośniej mówił. O, okay. Bo mikrofon mam, nie mogę go bardziej zbliżyć. To wychodzi mniej więcej około 24 600. Dobrze, a co wchodzi w to funkcjonowanie w PSZOK-u? Jakie tam, z jakiego tytułu wychodzi te 24 600? No to co chodzi, to całe utrzymanie, jeżeli chodzi o zagospodarowanie, te wszystkie utrzymanie pracowników, materiały, składki ZUS-owe, energia, no praktycznie całe funkcjonowanie tego PSZOK-u przez Zakład Usług Komunalnych z tym związane. Dobrze. Więc ja jeszcze będę miał do Pana pytanie. Już, Panie Radny Kotyla. Ja będę miał do Pana pytanie. Zapytam się Pana wprost. Czy jak była ta pandemia i ten PSZOK był zamknięty i chyba teraz w tej chwili też jest zamknięty, czy z tego tytułu również się ponosi koszta, jeżeli on nie funkcjonuje? Jeżeli PSZOK jest wyłączony, to wtedy nie ponosimy, gmina nie ponosi kosztów. Bo tak wtedy był okres, gdy był wyłączony PSZOK, to wtedy gmina nie ponosiła kosztów. Dobrze, dziękuję bardzo. Teraz Pan Radny Jan Kotyla. Ale ja dokładnie to samo. Ten PSZOK jest w tej chwili nieczynny. Panie Naczelniku, czy w tej chwili jest PSZOK czynny czy nieczynny? Może powtórzyć, bo też zakłócenia jakie są? Mówię, że ten PSZOK jest w tej chwili nieczynny. PSZOK jest czynny czy nieczynny? Wie pan... jest. Przyjmuje jeden dzień w tygodniu. Ojej. Nie przyjmuję, bo osobiście byłem, zostałem odprawiony z informacją, że PSZOK jest nieczynny z powodu pandemii i zostanie uruchomiony, jak się skończy pandemia. Znaczy jest raz w tygodniu określonych godzinach i wcześniej było tak, że jeżeli były też sygnały do nas, coś dzwonił, to po uprzednim umówieniu się z kierownikiem. No to jakieś, Panie Naczelniku, zbieżne informacje. Bo tutaj... Ale dobrze, ja to sprawdzę i skontaktuję się z Panem kierownikiem i tutaj to po prostu wszystko już dobra. Dobrze? To proszę bardzo się skontaktować teraz z Panem. Ja sobie zapiszę od razu. Żebyśmy my jako radni wiedzieli, czy jako sołtysi, jeżeli ludzie będą chcieli skorzystać z PSZOK-u, czy czynny i w jakie dni, od jakiej godziny. Czy w jakiej godziny. Dobrze. Czy ktoś z Państwa radnych między... Bardzo proszę, Pan Radny Piotr Siwak. Ja tylko, jeżeli mogę, uzupełnię tę informację taką potwierdzoną. PSZOK jest czynny codziennie dwie ostatnie godziny. No to ja nie rozumiem jednego. Jeżeli Pan Radny... Już, Panie Radny, jeżeli Pan Radny Kotylak był i odesłali go z kwitkiem, że PSZOK nieczynny, no to ja nie rozumiem tego. Bardzo proszę, Pan Radny. Ja to sprawdzę, bo tutaj Pani... już, ja to sprawdzę, porozmawiam z Panem kierownikiem, wszystko tutaj dogramy, żeby już takie więcej jakichś nieporozumień już nie miało miejsca. Panie Przewodniczący. No słucham. Przed chwileczką pozwoliłem sobie zadzwonić do Pana kierownika podczas tutaj transmisji i Pan kierownik stwierdził, że tak, jest czynny codziennie dwie ostatnie godziny. Także z tego, co nie wiem, orientuję się, PSZOK, znaczy Zakład Usług Komunalnych pracuje chyba do 15, no to z tego, co mówi kierownik, to wychodzi na to, że od 13 do 15 codziennie PSZOK jest czynny. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, Pan Radny Jan Kotyla. Ja nie dzwoniłem, Panie Piotrze, tylko ja tam byłem.
i wróciłem z powrotem. Proszę mnie nie dementować takich informacji, które podają osoby, które osobiście sprawdziły, jak to jest. Być może teraz będzie, teraz jest. W ubiegłym tygodniu z pewnością był nieczynny. Dziękuję bardzo. Przynajmniej ja nie zostałem obsłużony. Był nieczynny, bo ja też dostałem taką informację. Przepraszam, że wejdę w słowo. Że w związku dziękuję z pytaniem... bardzo. Pan Piotr jeszcze coś chciał uzupełnić. Pan radny Piotr Siwa. Panie radny Janie, ja powiem tylko tyle. Z całym szacunkiem dla pana, nie było to jakoś celowane w pana stronę. Ja po prostu powiedziałem to, co przed chwileczką powiedział mi pan kierownik. I broń Boże, ja nie mówię, że pan mówi nieprawdę. Proszę mnie dobrze zrozumieć. Ja tylko przed chwileczką, tak jak powiedziałem, podczas transmisji zadzwoniłem do kierownika, aby po prostu dopytać. I kierownik stwierdził, że tak, codziennie jest czynny przez te dwie godziny. Także panie Janie, to nie było celowane jakby w pana i broń Boże, nie miałem nic złego na myśli. Dziękuję bardzo. Nie, ja nie odebrałem tego jako kierowane do mnie, ale ja podałem informację, którą sprawdziłem. Dobrze, dziękuję bardzo. Pan naczelnik oczywiście nam przedstawi to, czy to jest czynne, czy nie, bo w tej chwili nie może nam powiedzieć. Tak, panie naczelniku? Panie przewodniczący, skontaktuję się z panem kierowniczym, ustalę, żeby mówię tutaj jakieś było już sprecyzowane konkretnie, że nie było jakichś niedomówień, otwarte, nieotwarte, dwie godziny, jeden dzień. Sprecyzujemy wszystko i tutaj damy tutaj informację, żeby tutaj nie było jakichś nieporozumień w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan mecenas Tarnowski. Bardzo proszę, panie mecenasie. Dziękuję, panie przewodniczący. Szanowni państwo, my dzisiaj dyskutujemy o stawkach na 2021 rok. I dane te, które ewentualnie pozyskamy z tego roku, mogą nie być właściwe do symulacji kosztów w roku przyszłym. Bo w tym roku mamy taką sytuację, jak tu pan Kotylak mówi, część pracuje, część nie pracuje. Nie zakładajmy, że w roku przyszłym będzie sytuacja podobna. Zakładajmy, że będziemy normalnie funkcjonowali. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz ja jeszcze zapytam się panią skarbnik. Jeśli przykładowo ta uchwała, bo na dzień dzisiejszy te wyjaśnienia nam za wiele nic nie dały. Jeśli ta uchwała zostanie podtrzymana, jeśli powiedzmy trzy kwartały będzie się płacić, a będzie zagrożenie czwartego kwartału, że te koszta się nie zbilansują, czy będzie można powrócić do tematu i czy będzie można wtedy ustalić adekwatne stawki do tych, powiedzmy brzydko, do tych śmieci. Czy będzie można ustalić? Czy to już raczej, jeżeli to wejdzie, nie ma żadnego odwołania, tak musi być. Panie przewodniczący, to jest tak, że nikt nie zagwarantuje państwu, że nie wrócimy do tematu wysokości opłaty za odpady w ciągu roku. Zarówno na plus, jak i na minus. Teraz punktem spornym między nami tak naprawdę jest, ile należy wprowadzić mieszkańców do ustalenia symulacji. Musi być na dzień dzisiejszy zabezpieczona kwota, która uwzględni te koszty, które mamy w uchwale budżetowej na 2021 rok, plus wysokość zaproponowanej oferty Sanicomu. Więc jeżeli przyjmiemy, proszę tak nie odbierać tego, że ja powiedziałam, że życzeniowe, po prostu chodziło o to, że te 4902, które państwo mieliście w symulacji, nie znalazło potwierdzenia w złożonych deklaracjach. Stąd też, jeżeli przyjmiemy 4902 jako te tak zwane życzeniowe, bez jakiegoś tam negatywnego spojrzenia na to, że uważam, że nie można tyle deklaracji, po prostu przyjmuję teraz, że są 4103
103 podatników zadeklarowało gospodarkę odpadami. Czyli jeżeli weźmiemy 4103 podatników razy państwa stawkę, nie wyjdzie kwota, która zabezpieczy podstawową wielkość do podpisania umowy. Natomiast zawarcie, podniesienie stawki w ciągu roku może mieć miejsce w tym momencie, jeżeli dojdą jakiekolwiek inne dodatkowe koszty, których na dzień dzisiejszy nie uwzględniliśmy. My mamy trochę inną sytuację, bo to co państwo mówicie, że na przykład pielgrzymka. Ja nie wiem, kiedy pielgrzymka miała przetarg. Myśmy byli w dużo bardziej komfortowej sytuacji w zeszłym roku, bo jak zawieraliśmy, ustalaliśmy stawkę zagospodarowania odpadami, to myśmy nie mieli kwoty przetargu, tak jak mamy w tym roku, że Sanicom pokazuje tam kwotę 1 145 000 zł. Jeżeli państwo otworzycie ustawę, projekt uchwały na 2021 rok, to tam widać, że to u nas oscyluje około 880 000 zł. Więc jeżeli odejmę te 140 tysięcy, czy 120, czy 100 tysięcy, ja już nie mówię teraz o windykacji jako takiej, to musimy mieć zabezpieczone te 1 145 000 zł na dzisiaj. My nie możemy podpisać umowy, mając na przykład wprowadzone autopoprawką 800, czy 900, czy nawet 1 000 000 zł. Bo będzie od razu, jeżeli taką autopoprawkę wprowadzimy, to na dzień dobry będzie widać, że gospodarka odpadami już przy założeniu się nie bilansuje. Więc jeżeli państwo podejmiecie taką decyzję, że i to mi pani wójt tutaj napisze, że podstawą autopoprawki ma być ilość deklarowana mieszkańców do gospodarowania odpadami 4902, to pomnożę razy te 22 i wyjdzie nam tam to, co pan Olechowski mówił, z górką. Tyle, że to stąd wracam do tego pisma, które poszło do Rio, żeby Rio powiedziało, czy jeżeli oni przyszliby w tym momencie na kontrolę, żeby sprawdzić podstawę złożenia autopoprawki, bo to będzie pod przedmiotem autopoprawki, to my udokumentujemy, że mieszkańców zadeklarowanych na dzień dzisiejszy, którzy płacą, czy może nawet nie tyle płacą, co deklarują daninę publiczną prawną, jest 4103 osoby. To, co pani Asia Gawron państwu pokazywała, tak, i te wszystkie wyliczenia. Bo to prawda, uchwała budżetowa jest planem, tak? To są jakieś przewidywalne wielkości. Tyle, że te przewidywalne wielkości muszą mieć potwierdzenie w jakichś dokumentach. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan radny Jan Kotylak najpierw, później pan radny Franciszek Szklach. Z tego, co powiedziała pani skarbnik przed chwilą, wynika, że to bezwzględne minimum, jakie powinno się pojawić w budżecie, to jest kwota przetargu, czyli 1 145 000 zł. W związku z tym do tego, jeżeli jest to bezwzględne minimum i jest to potrzebne i wystarczające, no to wobec tego nie, to bezwzględne minimum można uzyskać z kwoty, powiedzmy, jeżeli nie 23, to 24 przy selekcji, 23 przy kompostownikach. Zakładając, że jest tych mieszkańców 4100, bo tak wynika z wyliczenia, które mamy tutaj przekazane ostatnio w materiałach. Przy stawce 23 zł i 22 wychodziło 1 112 000 rocznie, czyli trochę brakowało do 1 140 000. Myślę, że przy stawce 24 i 23 albo bardzo zbliżonej do tego, tą minimalną kwotę uda się osiągnąć. Przy stawce 20... Mogę? Bardzo proszę. Ja nie powiedziałam, że nie mamy nic... Kotylak zakończył. Tak, skończyłem. Bardzo proszę. Nie, panie skarbnik, teraz pan Franciszek Szklarz, a później pani. Bardzo proszę, pan radny Franciszek Szklarz. Panie skarbnik, chciałem powiedzieć, nie mam na piśmie, na usta otrzymałem odpowiedź w pielgrzymce, że był w sierpniu przetarg na odbiór odpadów. Nie podpiszę. Dziękuję się, bardzo, ale pani, osobiście był. Inaczej, bo mają podpisaną umowę na zagospodarowanie. Pani skarbnik Anna Rybarczyk. Może tak. Jeżeli chodzi o to, co powiedziałam, to nie mówiłam, że tylko mamy mieć 1 145 000 zabezpieczone, tylko koszty utrzymania, bo tam 6
Artykuł 6r ustęp 2 mówi, jakie koszty musimy zabezpieczyć na gospodarkę odpadami. Natomiast przy stawce 24-23, bo taką symulację też była robiona, wychodzi nam kwota 1 169 474 zł, czyli jak odejmę Sanico 1 169 474 minus 1 145 000, to zostaje nam kwota 24 000 zł, która nie pokrywa tych dodatkowych kosztów na wynagrodzenia, na PSZOK i na te rzeczy, które tam są, abstrahując już, czy kwota 84 000 jest za wysoka czy za niska. Natomiast to jest kwota, która wynika z ewidencji księgowej naszej na dzień dzisiejszy. Więc musicie Państwo wziąć pod uwagę, że to jest 1 145 000 plus te koszty 144 000, koszty utrzymania gospodarki odpadami poza usługą Sanicomu. To jest kwota minimum. Bardzo proszę, pan radny Stanisław Olechowski. Tak? Tak, pani skarbnik, już pani skończyła, tak, pani przewodniczący? Tak. Tak. No proszę państwa, no, my dalej nie poruszamy się ani krok do przodu. Cały czas mówimy, że tak, że to trzeba te 4103 osoby przyjąć jako deklarowane. No a my nie mówimy nic o tym, żeby zwiększyć deklaracyjność. I ja powiem tak, no nie, że tą deklaracyjność to moglibyśmy zwiększyć od tak na dzień dobry. No stałem szacunkiem dla pani inspektor Joanny Gawron, ale naprawdę można byłoby to zwiększyć naprawdę jednym pociągnięciem. Tutaj siedząc, naprawdę, powinni więc za chwileczkę otrzymać informację, tylko nie ma decyzyjności, nie ma, nikt nie chce wydać polecenia, żeby pan administrator ściągnął wszystkich, ilu ma zamieszkałych, zarejestrowanych, zameldowanych i zadeklarowanych. Ja już tylko mówię o lokalach socjalnych i komunalnych, ja już nie mówię o innych lokalach zamieszkałych na terenie gminy, gdzie tam powiedzmy się prowadził konkubent z dwójką dzieci, czy konkubentka z trójką dzieci. Już nie mówię o takich. A takie są, występują. I nawet bym prosił, bo to można szybko zrobić na Twitter, bym prosił, że jeżeli można, to w jakąś formę powiedzmy poproszenia, czy to najlepiej byłoby sołtysy oczywiście, nie, ale no sołtysami to wiadomo jak jest. No sołtysi są obrażeni, no i zresztą słusznie, bo jakby mnie ktoś ściągał po sądzie, to też bym był obrażony. Także naprawdę, no nie, no my tu siedzimy i debatujemy, kiedy tą radę powiedzmy tak umiękczymy, że ona zgodzi się na te 4103. A nic nie robimy w tym kierunku, żeby było 4200, bo to nawet jak pan radny Kocyra zaproponował, że w połowie spotkajmy się i wtedy w połowie możemy się spotkać, no tylko że z naszej strony będzie ukłon, z waszej strony nie widzę żadnego ukłonu, to mówię, że jak jest, no że ta połowa brakujących 1100 mieszkańców, połowa to powiedzmy, że 1500 to będzie 4600, bo my ich znajdziemy, oni są. Oni mieszkają na terenie naszej gminy, ci niezadeklarowani. Oni są. Tylko my nic z tym kwestii nie robimy. My dalej siedzimy i czekamy, kiedy tą radę zwiększymy, że będzie po 28. A ja powiem, że ja nigdy nie zagłosuję za 28. Co najmniej na ten stan faktycznie i tej wiedzy posiadanej dzisiaj. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Paweł Kalinowski. Panie przewodniczący, muszę się w tej kwestii zgodzić z radnym Olechowskim. Też dostaliśmy takie wyliczenia co do tego, tutaj trochę państwa zbulwersowały, ale dostaliśmy takie wyliczenie na podstawie deklaracji śmieci w zeszłym, na początku tego roku gmina zakupiła i rozpropagowała wśród mieszkańców maseczki dla wszystkich tych, którzy złożyli deklarację. I w trakcie roznoszenia tych maseczek można było zaobserwować, jaka jest różnica między tym, co na papierze, a tym, co w rzeczywistości. Niemniej jednak po tej akcji, nie tylko ja, ale rozmawiałem też z kilkoma radnymi, rozmawiałem też w gminie na temat tego, jakie są możliwości prawne, tutaj pan mecenas pewnie będzie miał coś do powiedzenia, co do weryfikowania, czy pod numerem,
będę mówił o swoim, u Kalinowskiego 144 Olszanica, faktycznie mieszka tylko jedna osoba, czy mieszka tych osób 4, 5 czy 8? I no, z tych informacji, które otrzymałem wtedy w kwietniu, to, czy w marcu, to takich możliwości prawnych nie było, aby jedyną jakąś możliwością byłoby przeprowadzenie jakiejś komisji kogoś z zewnątrz, ale też to takie dwuznacze, więc tutaj bym prosił pana mecenasa, czy żeby się wypowiedział, jaka jest możliwość zweryfikowania, jak wielu mieszkańców jest nieuczciwych i nie przyznaje się do tego, że wytwarza te śmieci, tak? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy pan mecenas chce się do tego odnieść? Panie przewodniczący, tak. Po to jest urząd, aby te dane, które trafiają do tego urzędu, były prawdziwe. Jeżeli poweźmie informacje o tym, że są nierzetelne, ma prawo i instrumenty do tego, aby zweryfikować te, tak jak pan Kalinowski wskazał, i poszukać tych brakujących. Natomiast chciałbym też wskazać, że troszeczkę zachowujemy się, powiedzmy wszyscy, kreatywnie, szukając i wskazując, że będzie to 500 z tego 1000. Szanowni Państwo, kreatywność jest w tym momencie niestety niewskazana. Bo kreatywnie to wiecie Państwo, jak się robi księgowość kreatywnie, to potem jest prokurator. I tu nie można przyjąć, spotkajmy się w połowie. Nie ma takiej możliwości, że przyjmiemy, że to będzie 500, no bo zadacie Państwo, że urząd źle funkcjonuje. Dla mnie, w mojej ocenie, urząd to, co mógł, to zrobił. Pani inspektor powiedziała Państwu, że podejmuje, wzywa i pyta. Pan naczelnik Traczykowski miał udzielić informacji. Panie naczelniku, kiedy ta informacja będzie? Ale odnośnie działania PSOK-u, czy informacja, bo tak... Tak, tego, to o co było pytanie do pana. Jak najszybciej już po prostu... Ale to się nie da, panie naczelniku, jak najszybciej, to ma być natychmiast. No już. Przepraszam, już dzwonię panie, i tutaj że się... Mówię, ale my nie będziemy siedzieć, bo za chwilę radni muszą podjąć decyzję, czy będzie sesja nadzwyczajna, czy nie. I nie ma dywagacji, czy jutro, pojutrze, ma nie, być nie, jak już. Najszybciej. Dziękuję, panie przewodniczący. Dziękuję bardzo. A ja tutaj bym chciał się ustosunkować, może wyjaśnić tutaj panu radnemu Olechowskiemu. Radny Olechowski mówi, że ze strony urzędu urząd się nie pochylił bardzo nad tym, żeby jakoś takie wiarygodne przygotować stanowisko. Ja może celowo to do pana mówię, ale mam tutaj pytanie do państwa radnych. Czy państwo radni czytali ostatnio Elegnickie albo Legnica 24? Jak pani wójt się pochyliła nad radą gminy, nad współpracą, nad wszystkim. I to jakoś tak wyszło, no nie mam pojęcia dlaczego. Zamiast, jeżeli była przykładowo, czy komisja wcześniej, później, to przecież... Tak jak tu pan Olechowski mnie się pytał, czy ja zaprosiłem panią inspektor. Nie, panie Olechowski, ja zaprosiłem panią wójt, panią skarbnik i panów mecenasów. A było rolą to skierować osoby odpowiadające za te tematy. I to jest tak, ja uważam, że no tutaj trochę chyba Rada Gminy jest, powiem brzydko, jest lekceważona. O, wszystko na ten temat. Bardzo proszę, pan radny Franciszek Szklar. Panie przewodniczący, szanowni radni, my uchwałę podjęliśmy. Teraz, czy będzie przetarg drugi, czy trzeci, niech w tym czasie pracownicy merytoryczni Urzędu Gminy, jak wspomniał pan mecenas, mają swoje instrumenty, sposoby. Niech doszukają się, nie, że na chybił trafił, czy tam po środku. Niech faktycznie zweryfikują, ilu mieszkańców nie złożyło deklaracji i ilu nie płaci za wywóz śmieci. No trudno,
Musimy, nie udało się przez kilka wcześniejszych lat, może ten czas nastąpił w tej chwili. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych jest... Aha, czy Pan Naczelnik już wie coś na ten temat, czy nie jeszcze? Rozmawiałem teraz, Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, z kierownikiem ZUK-u. PSZOK jest otwarty codziennie ostatnie 2 godziny. No to ja teraz nie rozumiem jednego, jeżeli tamtego tygodnia pan Jan Kotylak został wprowadzony w błąd. To ja to zweryfikuję tutaj, dlaczego tutaj pan radny został tak potraktowany i został taką informację, że PSZOK jest nieczynny. No to nie chcę być taki aż bardzo wścibski, ale teraz zakład komunalny powinien pojechać do pana radnego Kotylaka i to, co on chciał oddać na PSZOK, to powinni zabrać od niego, żeby pan radny Kotylak znowuż nie ponosił kosztów. Ja tutaj... Ale to nie z tego względu, że jest radnym, tylko ze względu na to, że jest mieszkańcem i został wprowadzony w błąd. Też tutaj zweryfikuję, kto tą odpowiedź udzielił i skąd ona się wzięła, dobrze? Dobrze, dobrze. Czy pan radny, bardzo proszę, pan radny Jan Kotyla. Ja nie chcę, żeby do mnie ktokolwiek przyjeżdżał i odbierał to, co miałem do wywiezienia. Pojadę drugi raz. Mówiłem to tylko po to, żeby wskazać, że my uzyskujemy odpowiedzi niewiarygodne w różnych miejscach. Jest to po prostu różnie i my bazujemy cały czas na takich odpowiedziach, które są niewiarygodne albo sprzeczne. Ja sobie wybiorę, nie ma problemu. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa... Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? No jeżeli nikt z Państwa radnych nie chce zabrać głosu, to uważam, że komisję trzeba zakończyć. Panie Przewodniczący, tu Jakub Jagiełło z obsługi... Panie Przewodniczący, tu Jakub Jagiełło z obsługi Rady. Proszę o informację, czy będziemy podejmować jakieś głosowanie na tej komisji wspólnej? Ja nie widzę tutaj przesłanek, żeby głosować. Za czy przeciw. Myśmy, jak to mówię, Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę odnośnie tak zwanych odpadów komunalnych i na dzień dzisiejszy pracownicy, powiedzmy, Urzędu Gminy nie przedstawili takich stuprocentowych argumentów. Zaraz, panie radny Kalinowski. Nie przedstawili takich stuprocentowych argumentów i jeżeli pracownicy, czy pani wójt, czy ktoś złożą wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej w tym temacie, nie ma problemu, ale ja tutaj na dzień dzisiejszy no nie widzę takich posłanek. Bardzo proszę, pan radny Paweł Kalinowski. Panie Przewodniczący, drodzy radni, no i skoro została zwołana wspólna komisja na temat tego, że musimy się pochylić jeszcze raz nad tą uchwałą naszą i nad przeliczeniami, no to ja przesłanki widzę, bo chyba po to się spotkaliśmy. Ale żeby daleko nie szukać, według informacji, którą mamy dzisiaj, rzetelne jest systemu, tak jak pani inspektor przedstawiła nam i wytłumaczyła nam te rozbieżności, jest 4003 osoby, które płacą na tą chwilę. 4103, może ja seplenie, przepraszam, 4103 osoby. I to się nie zmieni w ciągu najbliższego tygodnia, dwóch czy trzech, bo się nie zmieniło od 2018 roku, jak widzę, tam jest różnica plus minus 10 osób w deklaracjach, więc nie sądzę, żeby w ciągu tygodnia się to zmieniło. A jak wiemy, i to też nie jest żadna tajemnica i niepotrzebny nam jest do tego specjalista, tylko jeśli zostanie odwołany przetarg, to żebyśmy mieli jasność, tutaj pan, który się zajmuje przetargami,
wyliczył nam, ile to będzie trwało, czyli gdzieś do przed około 20 pewnie, jeśli wszystko by się udało, dopiero przetarg by mógł zostać ogłoszony, tak? Jeśli dobrze zrozumiałem, może nawet 24 grudnia. Więc siłą rzeczy w styczniu nie będzie nikt odbierał tych śmieci i to jest realne zagrożenie. I to jest jakby dla mnie największym problemem i o to się martwię. Więc to chciałbym zweryfikować. Jeśli faktycznie tak jest, no to moim zdaniem przesłanki są ku temu, żeby się sesja odbyła i żebyśmy zweryfikowali swoje przeliczenia, skoro już wiemy, że były błędne. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan radny Franciszek Szklas. Celem wyjaśnienia dla pana Kalinowskiego radnego. A gdzie był do tej pory cały zespół Urzędu Gminy, że czekał na ostatnią chwilę? A pan mówi, że my będziemy zasypani śmieciami. Gdzie byli dotychczas? Pielgrzymka potrafiła rozwiązać to w sierpniu. Proszę mi powiedzieć, a pan teraz tutaj na siłę chce mieszkańców jakby zmusić do płacenia wyższej kwoty. Panie Kalinowski, niech pan się zastanowi. Już zostaliśmy w internecie, w gazetach i w tych wszystkich mediach ocenieni, że to jest nasza wina. Jaka nasza wina? Kto był na sesjach, na komisjach? Który urzędnik był? Który mecenas był? Pani wójt pojawiła się raz lub dwa razy zdalnie i już jest tak jakby cierpiętnicą, jakby nas już osądziła, że my jesteśmy winni jako radni. Niech pan nie przesadza, panie Kalinowski, bo ja nie chcę powiedzieć o jedno słowo za dużo. Dziękuję. Dziękuję bardzo, proszę bardzo, pan radny Stanisław Olechowski. Panie Przewodniczący, Szanowni Koleżanki i Koledzy Radni, no my nie możemy, proszę Państwa, bazować na tym, że na ostatnią chwilę nam jest podane i my musimy teraz decyzję podjąć, bo inaczej, bo to, bo tamto i to będzie wina radnych, jak tam wszędzie nas się tam próbuje szkalować. To nie jest tak, proszę Państwa. No widać wyraźnie, że radnych się, no nie... No, powiem tak, nie słucha się radnych. No, ewidentnie się nie słucha. No, nie ma żadnych, nie ma wyliczeń, o które radni proszą. Nie ma. Nie ma, bo nikt nie przedstawił dokumentu mówiącego o tym, ilu mieszkańców mieszka w lokalach socjalnych, komunalnych, ile jest zadeklarowanych śmieciowo. Nikt tego nie powiedział. A o to było proszone. Także jeżeli to nie pomaga i inne takie zwroty i szukania przez radnych rozwiązania, którzy są w terenie, którzy mieszkają w terenie, wiedzą jak jest i wiedzą, że to jest nieprawdziwa rzecz. My możemy mówić, że to się nie zmienia od 2013 roku, od kiedy weszła ustawa gospodarka odpadami. No tak, może się nie zmienia, a może się zmienia w nie tak zastraszającym tempie, jak my tu widzimy, że jest taka duża różnica, że to jest ponad 20%, proszę Państwa. Naprawdę, to jest ponad 20%. No i nie możemy, bo... Jeżeli my przestaniemy, no teraz powiem tak bardzo górnolotnie, jeżeli my przestaniemy na tą stawkę zaproponowaną przez panią wójt, no to znaczy, że damy pole do działania również dla firmy Sanicom, że można stawkę podnosić, można przetargi windować do góry i pozostałe gminy, które są, a jest ich pozostałe 24 samorządy oprócz naszego, no będą miały do nas pretensje. My musimy działać tak, działać i na rzecz spółki, bo to jest nasza spółka, jesteśmy udziałowcami w malutkim stopniu, ale my jesteśmy, ale przede wszystkim na rzecz i potrzeby naszych mieszkańców. Ja proszę Państwa, wczoraj akurat, mimo że pandemia, ale jednak mieszkańcy u mnie byli, bo jest taka sytuacja, że akurat, że byli. No i ci, co byli wczoraj, no to po prostu bluzgali, no wyzywali wręcz do nie, no mimo tego, no mówili, ustosunkowali się do wypowiedzi pani wójt, która powiedziała, że solidarnie ci, co płacą, powinni płacić za tych, co nie płacą. No to taki zwrot od razu spowoduje to, że ci, co płacą, to nie będą płacić, w jakimś tam stopniu nie będą płacić, nie? A ci, co nie płacą, to w ogóle nie będą płacić. No tak nie można mówić. No w ten sposób nie można postępować, nie można tak mówić, bo to ma później taki rykoszet, to się odbija na szkodę dla tych, co nie płacą. Ja już mówiłem na Komisji Rolnictwa wtedy, i tu pani przewodnicząca jest Komisji Rolnictwa i są członkowie, że za chwileczkę doprowadzimy do takiej sytuacji, że tylko ludzie świadomi, i którzy są tutaj z tym związani, a więc sołtysi i radni będą płacić za śmieci. Bo pozostali powiedzą, no po co przecież pani wójt mówiła, że nie płacą bogaci, no nie? No. Jak przyszedł wczoraj jeden pan i mówi tak, no i Olechowski będziesz musiał za mnie zapłacić.
bo ja nie będę płacił. No i ja już dostałem pierwszego strzała wczoraj. I to u siebie w domu. No. Tak nie można postępować, proszę Państwa. I w dalszym ciągu nie widzimy rozwiązania i szukania tego, żeby tą deklaracyjność poprawić. A wiem, że na tym polu jest wiele do zrobienia i należy to zrobić. Dziękuję bardzo, panie. Dziękuję bardzo. A ja tutaj chcę zadeklarować w swoim imieniu, jako sołtys sołectwa Brochocin, jeśli będą nowe deklaracje, to ja rozniosę mieszkańcom tak zwane społecznie, gratis. Nie chcę z tego żadnych profitów, niczego i mam nadzieję, że większość sołtysów tego się podejmie, żeby mieszkańcy, powiedzmy tą, nie wiem, złotówkę, 50 groszy, 20 groszy mniej płacili. Nic mi się nie stanie, jak ja się przejdę po mieszkańcach i deklaracje rozniosę nowe. To ja deklaruję w swoim imieniu, a kto ze sołtysów zechce zadeklarować, to jest tylko jego i wyłączna sprawa. Bardzo proszę, pan radny Paweł Kalinowski. Wniosę do wypowiedzi pana Franciszka. Panie Franciszku, ja jestem ostatnią osobą, która jest za tym, żebyśmy płacili więcej niż już płacimy. Moim zdaniem płacimy już za dużo. Niemniej jednak rzeczywistość jest taka, jaka jest dookoła. I powiem panu szczerze, że przedstawianie tego w takiej formie i atakowanie personalnie mnie to takie trochę słabe. Więc tylko panu odpowiem. Ja jestem przeciwny od początku płaceniu za śmieci 23, 22, 28 zł, 30 czy nawet 50. Jestem przeciwny temu. Tak samo jestem przeciwny temu, że płacę za ropę 5 zł. Ale nie mam na to niestety żadnego wpływu. Tutaj mogę zagłosować za tym, że będziemy płacili dalej 15 zł, bo mam takie prawo i mogę nawet złożyć taki formalny wniosek. Tylko co z tego? Tylko co z tego, że ja taki wniosek złożę? Oczywiście zgadzam się, że pewne procedury gmina mogła przeprowadzić wcześniej, że pewne rzeczy można było zacząć przygotowywać w sierpniu. Nie wiem, jaka jest procedura. Wydaje mi się, że na 3 miesiące przed zakończeniem aktualnego kontraktu to jest normalny termin i wszyscy tak procedują i przypuszczam, że kontrakt w pielgrzymce też się kończył pewnie w październiku albo we wrześniu. Nie wiem, nie wiem tego, nie interesuje mnie to. W każdym razie u nas się kończy w grudniu i do grudnia mieliśmy czas na to, żeby podpisać nowy kontrakt. I to wszystko. Ale bardzo proszę bez osobistych wycieczek, dobrze? Bo ja też jakby tak... Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan radny Stanisław Olechowski, a później pan Franciszek Szklach. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Panie radny Pawle, tak, ja się zgadzam, bo ja byłem z panem na komisji i wiem, co myśmy mówili i cośmy rozmawiali. Rzetelne informacje to będą nas obligować do tego, że podejmiemy stosowną decyzję. Tak. I tak, i to, stoję dalej na tym stanowisku. Panie radny Szklak, bo się dubluje. Pan radny Olechowski jeszcze nie skończył. A co do drugiej kwestii, czy komu się kończy, co się nie kończy, niech mi pan wierzy, panie radny. I pewnie pan ma również taką informację, że polecenie zostało wydane dużo wcześniej, żeby przygotować te dokumenty, przetarg i to wszystko razem. Niech mi pan wierzy. Naprawdę tak było. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Franciszek Szklar. Panie radny Pawle, nie będę mówił nazwiskiem, ale będziemy wiedzieć, o kogo chodzi. Pamięta pan, jak ja 3 razy zapytania składałem o ważenie? To taki uśmiech był. Ja miałem nie wracać, ja już sobie ważenie odpuściłem. Ale jak pan tak bardzo chciał, żebyśmy mniej płacili, to chociaż trzeba było powiedzieć, no ja się też zgadzam. Jak pan wnioskował, ja pamiętam, bo pamięć jeszcze mi nie szwankuje, żeby kupić samochód. Powiem wprost, miał pan rację, ja pana poparłem wtedy. To jest prawda i nie jestem pana wrogiem, ale co prawda to muszę powiedzieć. Niech pan słucha. Nastraszono pana i nas wszystkich radnych w tym czasie, jak pan mówił o samochodzie, że kosztuje 800 tysięcy. Można byłoby kupić tańszy, nie największy. No trudno, stało się jak się stało. Na razie dziękuję. Dziękuję bardzo. No musi teraz jakiś z tej komisji wyjść wniosek. Czyli
zostawiamy ten temat tak, jak jest i ja, na przykład ja, jako przewodniczący, nie widzę zwoływania sesji nadzwyczajnej, bo tutaj z zaraz, panie mecenasie, bo tu z wypowiedzi radnych trzymamy się tej uchwały, która została podjęta na sesji nadzwyczajnej w dniu 24 listopada. Bardzo proszę, panie mecenasie. Szanowni państwo, panie przewodniczący, komisja, a więc wyraża swoje stanowisko poprzez głosowanie, wyrażenie tego stanowiska w takiej czy innej formie. To dzisiaj państwo otrzymaliście materiały. Część z państwa jakąś tam refleksję po ich analizie ma, więc należałoby chyba, panie przewodniczący, doprowadzić do tego, aby na sesji, która będzie, nie będzie, nie wiem, moglibyście państwo powiedzieć, że komisja wypracowała stanowisko, była przeciw, była w tą stronę czy w inną. Natomiast nurtuje mnie też bardzo takie ogólne stwierdzenie państwa radnych, że te materiały są dalej nierzetelne. To jakie one powinny być w takim razie w państwa ocenie? Bo kolejne materiały, które zostaną państwu przedłożone, to może się okazać, że no dalej coś jest na rzecz. Dobrze, ja dziękuję uprzejmie. Bardzo proszę, radny, pan radny Franciszek Sklar. Panie mecenasie, z całym szacunkiem, jest pan kołem ratunkowym i usiłuje pan, żeby nam zasugerować, że musi być podjęta uchwała, sesja nadzwyczajna. Panie, nie panie przewodniczący. Pan jest pracownikiem Urzędu Gminy i naszym. My podjęliśmy już uchwałę. Proszę nie mieszać i zmieniać naszych już podjętych decyzji. Ale nie będzie pan kołem ratunkowym, do który się powtórzyć chce, tak jak po ostatniej sesji, że dzisiaj mamy komisję. Myśmy ale podjęli uchwałę. Proszę, panie radco. Zaraz pan utrzyma głos. Panie radco, pan już powiedział, ja mówię swoje. Już nie będzie pan kołem ratunkowym, jak ostatnio pani wójt. Panie mecenasie, ratuj. Myśmy uchwałę już podjęli. A co będzie, to zobaczymy w styczniu. I zostaliśmy już osądzeni, jak pan wie, we wszystkich mediach możliwych, które współpracują z Urzędem Gminy i z panią wójt. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie mecenasie. Panie radny Franciszku, ja powiedziałem wprost, że jeżeli jest komisja, ja nie nakłaniam państwa do tego, abyście zmieniali swoją decyzję, czy też nie, ale skoro żeście się państwo dzisiaj spotkali na komisji, to taka komisja ja zakończy się jakimś to podsumowaniem, jak to pan przewodniczący zawsze stwierdza. Podsumowuję, czyli jest większość za, czy większość przeciw, nie zmieniamy swojego stanowiska, jak się zachowujemy dalej. I to w mojej ocenie powinno zakończyć dzisiejsze obrady, stwierdzenie, bo tak można odnieść wrażenie, że część radnych będzie zadowolona, część radnych będzie niezadowolona, bo nie ma jasnego tak naprawdę stanowiska, co w związku z tymi informacjami. Jeżeli państwo uważacie, że są nierzetelne, to mówicie, nie przyjmujemy. No co prawda nie wskazujecie państwo, dlaczego one są nierzetelne, natomiast powinniście wskazać, że dzisiaj większością głosów komisji, panie przewodniczący, uznajecie, że to stanowisko przedstawione przez urząd was nie satysfakcjonuje, wobec powyższego nie będzie żadnych innych decyzji w waszym zakresie, jesteście przeciwni. Powinniście to zagłosować. Dziękuję. Panie mecenasie, z całym szacunkiem, nie będzie pan mówił, na co my mamy głosować, bo myśmy już podjęli decyzję. I proszę nie wprowadzać swoich punktów do obrad komisji. Panie Franciszku, ja ciągle mówię o jednym, że jeżeli jest komisja, oczywiście pan przewodniczący decyduje dla mnie bez wyniku. Szanowni państwo radni,
po to jest pan mecenas, żeby się odbyło wszystko zgodnie z prawem. I tutaj no, nie można mieć pretensji. Tu ja nie to, żebym bronił pana mecenasa absolutnie, bo nie ma takiej potrzeby, ale jeżeli ma być zgodne z prawem, no to ja mówię, panie mecenasie, że komisja wspólna nie zmieniła swojego zdania. Jest to większością głosów, które były podjęte na sesji. Ale jeżeli pan mówi, że skazane to przegłosować, bardzo proszę, pan radny Stanisław Olechowski, bo widzę, że bardzo się je pieknie. Dobrze, dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, szanowne koleżanki i koledzy radni, ja mam wniosek w związku z tym, bo stoję przed małym dylematem, nie ukrywam, nie wiem. Bardzo bym prosił, wniosek formalny o ogłoszenie 15 minut przerwy, do 15 po 11. No to niech tak będzie, to ogłaszam przerwę techniczną 15 minut. Panie przewodniczący, jeżeli mógłbym prosić, zróbcie państwo tą przerwę jak najkrótszą, bo ja już kilku państwa z państwa opuściło dzisiejszą komisję. Ja też mam czas ograniczony, chociaż mówię, będę starał się jak najdłużej z państwem tu. Natomiast prosiłbym, żeby ta skróćcie państwo to do 10 minut. Panie radny Olechowski, czy 5 minut, 10 czy 15, bo to pański wniosek. W szacunku dla pana mecenasa, który prosi, wybitnie prosi jako jedyny urzędnik, to 10 minut, taki wniosek. Dobrze, dziękuję bardzo. Przerwa techniczna 10 minut.
Pani radna Pawlus, czy mnie słyszy? No jedźmy już, bo ja mam do roboty, muszę iść. Tu. Słyszę. Pani radna Pawlus mnie słyszy. Słyszę. Wznawiam obrady posiedzenia wspólnej komisji i tu na początku chcę przeprosić pana radnego Piotra Siwaka. On ponoć sygnalizował, no przepraszam bardzo, że nie zauważyłem. I teraz na początek oddaję dla pana Piotra Siwaka głos. Dla pana radnego Piotra Siwaka. Dziękuję panie przewodniczący. Ja mam takie nietypowe pytanie do pana informatyka. Czy jest z nami pan informatyk? Rozumiem, że jest, tak? Powtórzę pytanie, czy pan informatyk... Tak, jestem. Słucham bardzo. Ja mam takie pytanie natury technicznej do pana. Związane z tym, czy od początku naszej komisji to jest... Ja rozumiem, że to nie idzie w eter, że jest tylko nagrywana, ale tylko mam takie zapytanie. Czy ona jest nagrywana, ta komisja? Tak, jest nagrywana. Nie jest nadawana na żywo, ale jest nagrywana. Bardzo panu dziękuję. Jeszcze takie pytanie, bo to jest nagrywane, rozumiem, od początku, czy tak jeszcze troszeczkę kawałeczek przed tym, jak zaczęliśmy tutaj rozmawiać? No kawałeczek przed tym, ale tam niedużo. Dobrze. I to właśnie bardzo dziękuję panu. To tylko chciałem. I teraz powiem, drodzy państwo, powiem do czego zmierzam. Bo słuchałem pana mecenasa i powiem tutaj to wprost przy wszystkich. Panie mecenasie, od dzisiaj straciłem cały szacunek dla pana. Naprawdę. Z tego względu, że nie powiem, co pan wypowiedział, pan doskonale wie, bo też tak jak rozmawiałem już z kilkoma radnymi, oni też to słyszeli, przepraszam, ale pan jako mecenas nie powinien wypowiedzieć takiego słowa wobec pana. A proszę panie Piotrze powiedzieć, jakie to słowa? Nie powiem tego słowa. Pan doskonale wiedział, o jakie słowo chodzi, panie mecenasie, i miejmy nadzieję, że pan informatyk po prostu to ma nagrane i będzie można to odtworzyć. Aczkolwiek, tak jak mówiłem, kilku z radnych to usłyszało też. A słowa tego nie wypowiem, bo pan doskonale powiedział. Tak się stało, że nie zauważył pan, panie mecenasie, że... A panie Piotrze. Nie zauważył pan, panie mecenasie, że pan ma mikrofon włączony. Tylko tyle chciałem. Dziękuję bardzo. Panie Piotrze, wróćmy do meritum sprawy. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, po przerwie otwieram dyskusję odnośnie wniosków, czy uwag, czy zapytań odnośnie posiedzenia dzisiejszej komisji w sprawie opłat za odpady komunalne. Czy ktoś z państwa radnych chce w tym temacie zabrać głos? Nie ma? No bo po przerwie, na przerwie były jakieś tam ustalone ponoć delikatnie użyć głos, jakieś ustalenia były. Czy są do tego ustalenia jakieś wnioski? Panie bardzo proszę, pan Paweł Kalinowski. Panie przewodniczący. Mam taką prośbę na przyszłość, bo rozumiem, że przerwa jest potrzebna po to, żebyśmy pewne rzeczy poza, że tak powiem, poza nagrywaniem mogli rozmawiać. W związku z tym, że my jesteśmy no, rozdzieleni, nie wszyscy radni są na miejscu, to zakładam, że tylko pan przewodniczący musiał się skonsultować sam z jakąś osobą trzecią, bo jeśli to miała być rozmowa komisji gdzieś tam na boku, to na przyszłość wolałbym, żebyśmy brali w tym udział, oczywiście bez nagrywania, tak? No bo my tu jakby jesteśmy w domu, nie jesteśmy w stanie brać udziału w tych rozmowach, że tak powiem, zakulisowych, a bardzo byśmy chcieli. Gdyby ona panie radny, to nie było żadnych, jak to mówi, rozmów w kuluarach, tak zwanych gdzieś tam... Ja tego nie wiem, to tylko jest moja taka, to jest moja tylko taka prośba na przyszłość, bo... Czy ja mogę powiedzieć... Bardzo proszę pani skarbnik, pani Anna Rybarczyk. Ja muszę państwu coś zasygnalizować. Dzwonił do mnie pan z Rio, który oglądał sesję 24 listopada
I teraz tak, jest pan mecenas Tarnowski, się bardzo cieszę. Chodzi o zapis w paragrafie 2 ustęp 1, gdzie się mówi o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie ponoszona przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, i Regionalna Izba Obrachunkowa zakwestionuje, że będzie uwzględniana częstotliwość wywozu, bo może być tylko wielkość pojemnika i stawka określona w ustęp 2, więc ten paragraf 2 musimy zmienić. Pan mnie mecenas słyszy, to jest to, co Rio kwestionowało. Tak, pani skarbnik, słyszę i myślę, że nie ma co za bardzo dyskutować i należałoby to zmienić, o ile radni będą za tym, aby się odbyła sesja nadzwyczajna. Jeżeli nie, to będziemy mieli rozstrzygnięcie nadzorcze. Zapytam się tutaj wprost, bo nie, no nie można czytać. Czy są jakieś uwagi, zmiany co do tych stawek? Czy już, zaraz panie radny Olechowski. Czy komisja pozostaje przy tym wniosku, czyli tej, bo ja muszę w tych układach chyba przeprowadzić głosowanie. Czy dzisiejsza komisja pozostaje na tym samym, czy są jakieś uwagi? I teraz bardzo proszę pan Stanisław Olechowski. Pan radny Stanisław Olechowski. Dobrze, dziękuję bardzo panie przewodniczący. Ale tak, pani skarbnik, tutaj do pani teraz. To znaczy ja rozumiem, że w obrocie sprawy to ta uchwała otrzyma rozstrzygnięcie nadzorcze i ona nie będzie w obrocie prawnym. Musimy ją poprawić. Ten paragraf 2, który zawiera tu podstawę do rozliczenia liczba pojemników, częstotliwość wywozu oraz stawki, musi zostać dokonana zmiana liczba pojemników oraz stawka opłaty określona w ustęp 2. Musi zostać usunięta częstotliwość wywozu. Dzwonił do mnie pan z Rio, który oglądał sesję rady, na której została odczytana uchwała. No i od razu powiedział, że będzie to uznane za rażące naruszenie prawa i musimy tą uchwałę zmienić. Dobrze. A więc tak, panie przewodniczący, jeżeli mogę cokolwiek zasugerować, w związku z tym, że mamy taką informację, to w mojej ocenie, no nie wiem kto złoży wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej w celu poprawienia uchwały, która została podjęta 24 listopada, a więc w tym punkcie w paragrafie drugim. W paragrafie drugim w ustępie pierwszym. Tak. I to byłoby na dzień dzisiejszy tyle. Tak myślę, że to byłoby na dzień dzisiejszy tyle w naszej sprawie, żeby tą uchwałę poprawić, żeby ona miała obrót prawny. I ja myślę, że taka sesja nadzwyczajna, jeżeli ktoś złoży wniosek, bo ja nie wiem kto złoży wniosek, ja rozumiem, że pani wójt powinna złożyć wniosek. Zresztą może to zrobić w każdym momencie. No myślę, że na 3 możemy taką sesję odbyć rano. 3 grudnia. Panie radny Olechowski, nie wiem, czy pani wójt złoży, czy nie złoży, ale przewodniczący Rady Gminy też może zwołać sesję nadzwyczajną celem poprawienia tego zapisu. Także ja myślę, żeby nie tutaj, no tak jakoś nie dublować się, no to uważam, że chyba trzeba zwołać sesję na 3 grudnia, bo do 4 musi wyjść już, jak to mówi się, uchwała w pełnym brzmieniu i w takim jakim ten. I ja myślę, że na 3 panie przewodniczący grudnia na godzinę, bo to później jest taki właśnie problem, że dzieci zaczynają się uczyć, jest problem z dojściem do internetu i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że to będzie bardzo krótka sesja, więc może się odbyć sesja 3 grudnia o godzinie 8 rano, tak jak dzisiaj komisja. Panie przewodniczący? Tak. A czy ta sesja może się odbyć jutro?
No trudno mi jest powiedzieć, bo to trzeba też i przygotować uchwałę, projekt uchwały ze zmianą, ze wszystkim. Także może jeszcze, panie radny, nie to, że z tego, może jeszcze ktoś się prześpi, może ktoś inaczej pomyśli, może jakieś będą nowe wnioski odnośnie tego. Także no ja bym myślał, że jednak sesja by była w środę o godzinie 8 rano. Panie mecenasie, ja mam do pana pytanie, czy to od strony prawnej, czy to może być w ten sposób zrobione? Mikrofon nie złączony. Panie mecenasie, nie ma pańskiego głosu, nie wiem co się stało. Zaraz panie radny. Ale w środę to jest drugiego, nie trzeciego. No właśnie, ja w środę naprawdę bym wolał. Zaraz, moment, ja się pomyliłem, bo ja dzisiaj liczę, że poniedziałek. Czwartek trzeciego. Tak, no, bo dzisiaj jest pierwszy. Przepraszam, panie przewodniczący, proszę tylko pamiętać, że ta uchwała musi zostać opublikowana w dzienniku urzędowym i dopiero wejdzie w życie 14 dni, to im szybciej, tym no tu czas nas goni. Czyli jutro. Albo dzisiaj. Moment. Bardzo proszę pan radny Stanisław Olechowski. Dziękuję bardzo. No, pani skarbnik. No jakie biuro legislacyjne przygotuje uchwałę? My możemy. No, jakie biuro? No pani, no chcemy iść na współpracę, chcemy się dogadać. Co najmniej w tej kwestii, żeby formalne prawne były, formy prawne były zachowane tej uchwały, a pani mówi, że czas nas goni. No my wiemy, że czas nas goni. Naprawdę. Ja bym bardzo prosił, żeby przygotować już projekt uchwały na stół z tą stroną poprawioną. Na trzeciego? Na trzeciego, na godzinę 8, tak pan przewodniczący zaproponował. Tak. A trzeciego to jest czwartek. Czwartek, tak, przepraszam bardzo, czwartek. Teraz ja bym chciał opinię pana mecenasa Tarnowskiego, bo coś z głosem u pana było nie tak. Panie przewodniczący, ma pan prawo zwołać sesję. Natomiast oprócz tego, że państwo wszyscy teraz otrzymaliście tą informację, może nie wszyscy, bo wszyscy z państwa są nieobecni, natomiast powinny Biura Rady wyjść również zawiadomienia o planowanej sesji na czwartek na godzinę 8 i z tym jednym porządkiem obrad. Tak. Tak, oczywiście zawiadomienia na tablicach ogłoszeń, nie, od strony tej prawnej, technicznej, tak. To ja zaraz zostaję tutaj po komisji z panem Jakubem, będziemy tą sprawę, jak to się mówi, pchać do przodu, tylko ja się chciałem zapytać, czy to jest od strony prawnej dopuszczalne. O to mi tylko tak, chodzi. Tak, panie przewodniczący. Tak jest. Czyli my tutaj w tej chwili nie głosujemy, nie nic, tylko zwołuje się sesję nadzwyczajną na 3 grudnia na godzinę 8 rano i tylko i wyłącznie z porządkiem ustawa śmieciowa. O ten sposób. Jak to fachowo się będzie nazywać, to pójdzie na tym. W sprawie wyboru metod ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalanie wysokości takiej opłat oraz stawki opłat za pojemniki i określone pojemność na terenie gminy Zagrodno. O tak, to będzie już, jak to mówi, w pełni. Czy ktoś, bardzo proszę, pan radny Stanisław Olechowski. Dziękuję bardzo. Tak, panie przewodniczący, wszystko dobrze, co pan powiedział, tylko z zastrzeżeniem, że dotyczy to uchwały, którą Rada Gminy już podjęła 24 ze zmianą zapisów w paragrafie 2 w ustępie 1. Dobrze. Weźmiemy to pod uwagę i na zawiadomieniach się tak napisze. Panie przewodniczący, powinno być napisane, że w sprawie podjęcia uchwały, w sprawie zmiany uchwały. O, w ten sposób tak, powinno być zapisane. Tak, no dobrze. Obie zmiany. To
koniec. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś ma coś do powiedzenia, zapytania, coś takiego? Już mamy dość. Nie ma. Dziękuję bardzo. Zamykam posiedzenie, czy zamykam posiedzenie Komisji Wspólnej w dniu 1 grudnia 2020. Dziękuję bardzo radnym za wytrwałość. Dzień pierwszy? Do czwartku na godzinę 8 rano. Nie wiem. My, ja powiem panu, że nie.